28 maja projektu uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości w ramach funkcji regionalnej na wsparcie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i Gdańskiego Parku Przemysłowego, usytuowane na terenie gminy miasto Grudziądz. I te dwa projekty, Szanowni Państwo, zostały uwzględnione już w nowym porządku obrad, który Państwo otrzymaliście już na komisjach wspólnych, czyli jest to porządek obrad datowany z 21 maja. I w dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, wpłynęło kolejne pismo od Pana Prezydenta o wprowadzenie w trybie artykułu 20 ust. 1a nowego projektu uchwały. Jest to projekt inicjatywa grupy radnych na podstawie artykułu 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013, pozycja 594 z pierwszymi zmianami. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku na 48 sesji Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 maja 2014 roku projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego budżetu partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku. Państwo już powinniście ten projekt mieć, on był też przez Pana Glanowskiego przedstawiany na Komisji Budżetu, na założenia, także na komisjach wspólnych. Do dzisiaj miało to się zmaterializować. W dniu dzisiejszym radni podpisali, jest skąd asygnata Pana Prezydenta, Pana Skarbnika na tym projekcie i to byśmy rozpatrywali jako o wprowadzenie do porządku obrad. Czy jakieś jeszcze Państwo uwagi, jakieś projekty macie Państwo do porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym przystąpimy, Szanowni Państwo, do wprowadzenia tego punktu i Szanowni Państwo, tak jak zawsze, będzie to ostatnia uchwała w porządku obrad, czyli ona będzie miała numer 24. Dalej będą interpelacje, zapytania i zakończenie obrad, czyli nam się jakby punkty przesuną. Będziemy mieli 27 punktów w porządku obrad. Czy Państwo chcecie się do tego punktu, do tego wniosku jakoś wypowiedzieć? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie tego punktu do porządku obrad jako punktu 24 w naszym porządku z 21. Kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad przez wprowadzenie tego punktu? 20 radnych głosowało za przyjęciem, czyli wniosek został przyjęty jednogłośnie, brak głosów przeciwnych, wstrzymujących się, czyli mamy nowy punkt porządku obrad, czyli ten projekt uchwały. Szanowni Państwo, bardzo proszę o poprawienie porządku obrad i usytuowanie tego punktu 24. Czy jakieś jeszcze uwagi, Szanowni Państwo, do porządku? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek przez Radę Miejską został przyjęty obrad. I Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu C, przyjęcie protokołu 47 sesji. Jak zawsze tradycyjnie ten protokół był wyłożony w Biurze Rady. Na moje ręce, bynajmniej do dnia dzisiejszego, żadne uwagi z Państwa strony nie wpłynęły. W związku z powyższym pozwolę sobie przystąpić do głosowania i przyjęcia tego protokołu. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 47 sesji? Radnych głosował za przyjęciem protokołu z 47 sesji. Także jednogłośnie został przyjęty protokół z 47 sesji. Bardzo Państwu dziękuję. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu drugiego. Informacje Prezydenta Grudziądza. Oddaję w tym miejscu głos Panu Prezydentowi. Bardzo proszę. W okresie pomiędzy sesjami chcę przekazać dla Państwa, dla naszych gości następujące informacje. Jeżeli chodzi o inwestycje, w ramach ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich otworzyliśmy dla zwiedzających rewitalizowane tereny poprzemysłowe. Zainteresowani mieli okazję przejścia m.in. nową kładką pieszo-rowerową i traktem wzdłuż Wisły, a także obejrzenia nowych budynków. Wykonawca zakończył pracę przy oczepach żelbetowych. Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe, które będą kontynuowane po obniżeniu się poziomu wody. Umożliwiliśmy również Grudziądzanom wejście na plac budowy na Górę Zamkową. W spotkaniu wzięli udział przewodnicy PTTK, którzy opowiedzieli o historii tego miejsca. Wieża Klimek ma już około 6 metrów wysokości. Ponadto realizowane są prace związane z zabezpieczeniem odkrytych fragmentów piwnic. Dobiegają końca prace związane z modernizacją ośrodka MOLIW-u w Rudniku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,9 miliona złotych, a wysokość dofinansowania unijnego 1 800 tysięcy. Budynek administracyjno-gospodarczy jest już gotowy, a w obrębie ośrodka zainstalowano oświetlenie i monitoring wraz z systemem cyfrowego zapisu danych.
Ponadto trwa budowa drogi dzielącej działkę przy budynku administracyjnym z działką, na której zlokalizowany jest kamping nr 134. Powstaje również strefa grilla i plac zabaw dla dzieci. Z kolei w fazie wykończeniowej są ciągi spacerowe i trawniki. W ramach modernizacji sieci tramwajowej wykonywana jest nawierzchnia betonowa na jezdni autobusowej na pętli w Tarpnie. Ułożona została nawierzchnia asfaltowa na części odcinka od ulicy Mieszka I do wjazdu do Polikliniki. Na tym też odcinku wykonano chodniki. Trwają prace związane z montażem nowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Chełmińskiej. Wykonawca prowadzi także prace w obrębie Starego Miasta. Wykonywane jest koryto jezdni, wylana została płyta pod fragment torowiska na rynku. Otwarte dla ruchu zostało skrzyżowanie ulicy Małogroblowej i Alei 23 stycznia. Trwają prace wykończeniowe przy torowisku na Alei 23 stycznia. Powstaje centralna sterownia ruchem przy ulicy Dworcowej. Aktualnie trwają prace związane z zakończeniem konstrukcji budynku. Rozpoczęto już roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Trwa budowa ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od ulicy Sobieskiego do węzła Konstytucji 3 Maja. Prowadzone są prace ziemne, a także związane z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej oraz ciepłowniczej. Powstaje chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonawca ostatniego etapu trasy średnicowej przystąpił do wykonania połączenia z odcinkiem trzecim, czyli z odcinkiem dojazdem do autostrady. Na wiaduktach wykonano zbrojenie oraz deskowanie ustrojów nośnych, a w najbliższym czasie rozpocznie się dalsze ich betonowanie. Równolegle prowadzone są roboty branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. W ramach budowy Wiślanej Trasy Rowerowej prowadzone są prace związane z umocnieniem skarpy wiślanej, budowa murków oporowych oraz wykonywanie gambionów kamiennych. Pozyskaliśmy 204 tysiące złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont dróg. Zgłoszono do realizacji wykonanie tzw. nakładki, czyli frezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej masy między innymi na ulicy Gdyńskiej, na odcinku od mostu do ulicy Chełmińskiej oraz fragment remontu ulicy Magazynowej. Harmonogram prac zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy. Uzyskana cena pozwoli na określenie ilości metrów kwadratowych dróg do remontu. Koncepcję rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej rozbudowy przygotowuje konsorcjum Pracownia Projektów Komunikacji Progres i Euroalliance, pracownia projektowa. Wartość tego zadania projektowego to 85 tysięcy złotych. Projekt ma m.in. obejmować układ tras rowerowych głównych, zbiorczych oraz rekreacyjno-sportowych. Pozostałe informacje. W Chłopi-Grudziądz pracę znajdzie dodatkowo 160 osób, w tym 60 zostanie zatrudnionych sezonowo. List intencyjny określający zasady współpracy samorządu i przedsiębiorstwa podpisałem Tadeuszem Włodarczykiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej, i Mieczysławem Sekułą, członkiem zarządu firmy Iglotex. Zadeklarowaliśmy chęć współpracy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Krajowym Urzędzie Pracy. Rekrutacja pierwszych pracowników już się rozpoczęła. Wraz z przedstawicielami samorządów regionu oraz uczelni wyższych z województwa kujawsko-pomorskiego podpisaliśmy porozumienie na rzecz wspólnych działań w celu pozyskiwania unijnych środków pomocowych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Umowa zakłada współdziałanie w zakresie planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i naukowego w perspektywie plus 2020, a także powołanie zespołu roboczego do spraw pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji został uzupełniony o dwa nowe autobusy marki Solaris. Wartość tych pojazdów to 1,5 miliona złotych. Pojazdy wyposażone są w monitoring, klimatyzację, więc zapewniają pasażerom bezpieczeństwo i komfort. W naszym mieście ponadto testowano autobus elektryczny Solaris, który napędzany jest wyłącznie silnikiem elektrycznym
oraz inny autobus Mercedes-Benz wyposażony w silnik spełniający wymagania najnowszej normy Euro 6. W Grudziądzu odbył się 35. Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Organizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. W naszym mieście spotkali się przedstawiciele Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, samorządów, a także organizatorów transportu publicznego i firm oferujących usługi dla komunikacji miejskiej, by rozmawiać o transporcie miejskim w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dyskutowano m.in. o priorytetach i działaniach określonych w Krajowej Polityce Miejskiej, praktycznych aspektach związanych z przygotowaniem projektów unijnych oraz o tym, jak skutecznie aplikować o środki unijne. Koszty organizacji zjazdów zostały pokryte przez Izbę Gospodarczą. W ramach obchodów 115-lecia uruchomienia w Grudziądzu sieci tramwajowej oraz Krajowego Zjazdu Komunikacji Grudziądzanie mieli okazję zobaczyć jeden z najnowocześniejszych tramwajów niskopodłogowych, który na kilka dni stanął na Błoniach Wiślańskich. Jest to produkt bydgoskiej firmy PESA. Był to wagon typu Foxtrot, całkowicie niskopodłogowy. Wagon jest w pełni monitorowany, umieszczono w nim 20 kilometrów różnych przewodów elektrycznych. O bezpieczeństwo dba centralny komputer pokładowy nadzorujący pracę ponad 20 systemów zainstalowanych na pokładzie tramwaju. W związku z wysokim poziomem Wisły 2 maja zwołałem posiedzenie Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego i ogłosiliśmy alarm przeciwpowodziowy. Fala kulminacyjna, która osiągnęła 6,9 metra, dotarła do Grudziądza 24 maja, czyli w sobotę. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Dzisiaj aktualny stan Wisły przed dzisiejszą sesją to 4,77. Alarm przeciwpowodziowy został odwołany. Od 5 maja bieżącego roku funkcję komendanta miejskiego policji w Grudziądzu sprawuje młodszy inspektor Dariusz Know, który do tej pory pracował w Świeciu nad Wisłą. Po 8 latach służby w naszym mieście młodszy inspektor Mirosław Leszkowski został powołany na stanowisko komendanta powiatowego policji w Chełmie. Konwent prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego odbył się we Wrocławku. Spotkanie poświęcono zintegrowanym inwestycjom terytorialnym. Jedną z głównych zasad programowania 2040-2020 jest podejście terytorialne, które zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych zależności. Przypomnę Państwu, że grudziądzki ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, stanowi gmina miasto Grudziądz, miasto i gmina Razyń Chełmiński, gmina Grudziądz, gmina Gruta, gmina Roguźno i gmina Dragacz. W tym roku obchodzimy 25-lecie partnerstwa Grudziądza i Gitelslo. Pierwsze wydarzenie zaplanowane w ramach obchodów jubileuszu odbyło się w Gitelslo. Przedstawiciele samorządu oficjalnie otworzyli w naszym partnerskim mieście wystawę prac Zbigniewa Szczepanka Grudziądz – Miasto Niezwykłe. Natomiast w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa we wrześniu bieżącego roku partnerskie miasto Gitelslo zaprezentuje w Grudziądzu wystawę Gitelslo von Oben. W Centrum Kształcenia Praktycznego powstały kolejne pracownie. Na bazie 15 nowoczesnych komputerów i multimedialnego monitora LCD oraz specjalistycznego oprzyrządowania i oprogramowania przygotowano w jednym pomieszczeniu pracownię komunikacji w języku obcym, czyli pracownia językowa, pracownię informatyczną i pracownię rysunku technicznego. Zadanie o wartości 83 tysiące złotych sfinansowano z budżetu miasta. Z pracowni korzystają uczniowie zespołu szkół mechanicznych, zespołu szkół technicznych, słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Odbyło się również pierwsze spotkanie w ramach Grudziąckiego Uniwersytetu dla Rodziców. Pomysłodawcami akcji są pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zamierzają oni zachęcić rodziców lub opiekunów do aktywnego poszukiwania rozwiązań, pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych.
Uczestnicy będą mogli liczyć na kontakt z ekspertami, praktykami, osobami, które mogą i chcą podzielić się swoim doświadczeniem. Spotkania takie odbywać się będą cyklicznie co 2-3 miesiące. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wydanie grudziąckiej karty dużej rodziny, w ramach której rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z ulg i zniżek. Z wnioskiem o przyznanie karty może wystąpić rodzic lub pełnoletni członek rodziny, osoba sprawująca pieczę zastępczą, opiekun prawny lub faktyczny. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów lub do Sekretariatu Wydziału Spraw Społecznych. Pierwsze karty będą wydawane już na początku bieżącego czerwca bieżącego roku i będą ważne przez 12 miesięcy. Zwróciłem się również do grudziąckich przedsiębiorców z propozycją przystąpienia do programu w charakterze partnerów. Sportowcom, trenerom i działaczom z naszego miasta wręczyłem stypendia i nagrody za osiągnięcia wysokich wyników w międzynarodowych lub krajowych mistrzostwach sportowych. Wśród 31 wyróżnionych osób znaleźli się medaliści Mistrzostw Świata, Polski i Europy. Ponadto przyznałem nagrody pieniężne 45 zawodnikom za uzyskanie wysokich wyników sportowych w rywalizacji międzynarodowej lub krajowej. Są to medale również na Mistrzostwach Świata, Europy i Mistrzostwach Polski. Pasażerowie naszego miasta wybrali najsympatyczniego kierowcę lub motorniczego grudziąckiej komunikacji miejskiej. W konkursie oddano aż 3834 ważnych głosów. Konkurs zorganizowano w naszym mieście po raz pierwszy. Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonują już w naszym mieście 10 lat. Aktualnie do 17 pracowni uczęszcza 85 osób. Warsztat terapii zajęciowej powstał 13 kwietnia 2004 roku i utworzyła go spółka Opus 2. Początkowo 20 uczestników uczęszczało do 4 pracowni. Ważnym wydarzeniem była zmiana organu prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej od 1 lipca 2006. Do chwili obecnej jest to Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, TOMY. W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Piłsudskiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele okolicznych samorządów, służb mundurowych oraz instytucji i firm współpracujących ze strażakami, a przede wszystkim funkcjonariusze Straży Pożarnej. Powołano Młodzieżową Radę Miejską trzeciej kadencji. Nominacje odebrało 20 uczniów. Podczas pierwszej sesji wybrano również Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim z Państwa, Państwu radnym, gościom za udział w uroczystościach z okazji Święta Flagi oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja. W programie pierwszego majowego weekendu znalazł się pierwszy wieczorny przejazd ulicami miasta miłośników rolek i wrotek. Na rynku odbył się piknik patriotyczny. Zainteresowani mieli okazję zwiedzić Kościół Świętego Krzyża, który mieści się na terenie Zakładu Karnego nr 1. Natomiast w dzień 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na rynku odbyły się uroczystości patriotyczne z ceremoniałem wojskowym. Informuję również, że około 600 osób wzięło udział w drugim półmaratonie śladami Bronka Malinowskiego. Dla zwiedzających tradycyjnie otwarto Cytadelę, a w muzeum wystąpił zespół kameralny. Na zakończenie chciałbym Państwa zaprosić na majówkę na Prawie. Od 30 maja do 1 czerwca rynek stanie się taką zieloną wyspą, a to za sprawą trawy, którą mamy zamiar wyłożyć. W programie wydarzenia m.in. koncerty, ekojarmark, kino pod gwiazdami i śniadanie na trawie. Sam jestem ciekawy, jak to śniadanie wyjdzie. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dlatego, że duża część projektu jest nierozpoczęta. Myślę tutaj o odcinku ulica Legionów między ulicą Bena a Polikliniką. Pytam o to między innymi dlatego, że już takie sygnały pojawiały się ze strony mediów, więc kwestia precyzyjnej informacji dotycząca zakończenia i rozliczenia jest bardzo ważna. Tym bardziej, że ten okres rozliczeniowy kończy się w grudniu, jeżeli dobrze pamiętam, 2015 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Tomaszewski, bardzo proszę. Komunikacji w związku z testami tak na uczestnego sprzętu, jakim
był pokazywany obecny tramwaj, jak i autobus elektryczny, planuje, czy ma myśli w przyszłości o zakupie takiego sprzętu, czy jest szansa, aby Grudziądz pozbył się części starych tramwaji, a wprowadzono zostałby taki nowy sprzęt. Dziękuję. Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana radnego Szymańskiego, to bardzo proszę pana prezydenta Sikorę. Ja odpowiem na drugie pytanie, które zadał pan radny Tomasz Tomaszewski. Czy jest szansa na taki transport elektryczny w Grudziądzu? Oczywiście szansa jest. Po to pokazaliśmy mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym, jak wygląda tramwaj, jak się nim jeździ, w nadziei, że takie autobusy będą w Grudziądzu. Jest jeden warunek, jeżeli załapiemy się na projekt unijny związany z takim właśnie z komunikacją niskoemisyjną. Projekt taki powinien być dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 85%, czyli 15% byłby wkład samorządu. Koszt takiego autobusu na dzień dzisiejszy to jest 1,5 miliona złotych, czyli dwa razy tyle, aniżeli kosztuje Solaris. Dokładnie, jeden Solaris to jest 753 tysiące, a jeden autobus elektryczny 1,5 miliona. Oczywiście wtedy jest szansa, jak się tam zapłaci 230 czy 240 tysięcy, to jest szansa na to, że koszty przewozu i ta strona ekologiczna oczywiście przeważają. Czyli po to pokazaliśmy, żeby w przyszłości takie coś miały możliwości nabyć. Proszę. Tego modelu tramwaju, który i to jest ta sama odpowiedź. To jest ta sama odpowiedź. Tramwaj na dzień dzisiejszy produkowany przez PESA, ten Foxtrot, kosztuje około 8,5 miliona złotych. Nie stać miasto na nowe tramwaje. Nie mówię o tramwaju, tylko o tramwajach. Ale gdyby było dofinansowanie 85%, co jest możliwe, bo taki właśnie kierunek współpracy z RPO byśmy zgłosili, to jest szansa na nabycie właśnie takich tramwajów. Dlatego one są prezentowane mieszkańcom, żeby wiedzieli, o co chodzi. Na pierwsze pytanie proszę pana prezydenta Sikorę. Kiedy się zakończy i kiedy będzie rozliczony? Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w dniu wczorajszym odbyła się, pan prezydent wspomniał, Rada Budowy tramwajów. Ja również zapytałem w konsorcjum wykonawców, co oni na te doniesienia mediów. No, wszyscy się zdziwili i stwierdzili jednoznacznie, że jak zwykle jednak coś nie zagrało w komunikacji pomiędzy nimi a mediami. Informacje, które mogliśmy przeczytać, są nieprawdziwe. Nadal podtrzymują termin oddania całej inwestycji zgodnie z umową. To jest 22 lutego bieżącego roku. Grudzień, przepraszam. 22 grudzień tego roku jest zgodnie z umową. Natomiast rozliczenie naszego projektu z Urzędem Marszałkowskim mamy w naszej umowie o dofinansowanie przewidziane na 31 marzec przyszłego roku. Oczywiście to, co pan prezes Kaczmarek z PBDiM-u chciał przekazać, to mówi, że to jest według jego najlepszej wiedzy, że on zdąży do końca tego, ale jak wiecie państwo, nigdy nie wiedzą, co jeszcze odkryją pod ziemią, zakładają, że żadnych niespodzianek więcej nie będzie, takie jakie się zdarzały, jak choćby nie wybuchy, nie wypały, brama torońska, która gdzieś tam została odkopana i tak dalej. W tej chwili wchodzą za dwa tygodnie w najgorszy odcinek fragment ulicy tutaj Wybickiego, mniej więcej od Solnej do Kosyni Rudyńskich i tam jest bardzo dużo problemów z niezinwentaryzowaną siecią podziemną. Tam jest bardzo duża kumulacja różnych przewodów, kabli, niezinwentaryzowanych przyłączy do różnych budynków. Pamiętajmy, że na Przylegionów no, mieliśmy kiedyś garnizonowe węzeł łączności. Nie wszystkie kable, choćby, które tam telekomunikacyjne przechodziły, są zinwentaryzowane na mapach. Pewno wynikało to z jakichś tajemnic wojskowych w poprzednim systemie. Te rzeczy odkopujemy, natomiast zadałem pytanie właśnie przed sesją, spodziewając się tego pytania dzisiaj. Czy przewidują na chwilę obecną jakieś opóźnienia wszyscy wykonawcy, czyli firma PBDiM ze Świecia, jak i Tor Carlson z Elbląga i z Warszawy, bo mamy tu trzy spółki, potwierdzili, że nie przewidują obsunięcia się harmonogramu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze państwu może dokończę na odpowiedź pana radnego Szymańskiego, że działamy na bieżąco i natychmiast. Jeżeli wczoraj wynikły jakieś problemy związane na przykład z przewidywanym dojazdem do zakładu karnego numer 1, to ja dzisiaj spotykam się natychmiast z dyrektorem tego zakładu, panem pułkownikiem Janiszewskim, aby ustalić, na jakie przerwy w transporcie możemy sobie pozwolić. Również spotykam się jeszcze dzisiaj z prezesem wodociągów, aby
były nieustanne dostawy wody zabezpieczone do różnych instytucji i firm, nie tylko w godzinach urzędowania firmy, ale również w soboty i w niedzielę. Także na bieżąco i natychmiast działamy, żeby wszelkie sprawy były zgodne z prawem. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński. W sesji pan prezydent Sikora mówił o harmonogramie płynnym. Harmonogramie płynnym realizacji tej wielkiej inwestycji. Ja jeszcze raz ponownie zgłaszam wniosek i wielką prośbę od tych najmniejszych także podmiotów, które funkcjonują wzdłuż torowiska. Ostatnio rozmawiałem z właścicielem nieruchomości, których sobie podają sklep. On nawet nie wiedział, że to będzie modernizacja. W zasadzie jest poza grudniące, co prawda, ale nie został też powiadomiony o pewnych sprawach. Bardzo bym prosił, aby w ramach tej inwestycji, w sposób bieżący informować wszystkich najemców, wszystkich lokali bezwzględnie, nie tylko tych wybranych, tych, którzy przychodzą do Państwa na spotkanie, ale na spotkanie i z nimi rozmawiacie i przekazujecie im, ale w sposób bieżący te wszystkie zmiany, o których Pan mówił, Pan Prezydent, że harmonogram jest płynny, się może zmienić z tygodnia na tydzień, dlatego też, żeby ci ludzie wiedzieli, jak mogą zaplanować swoją działalność w trakcie tej trudnej, bardzo trudnej inwestycji w mieście, ponieważ grozi im niestety zamknięcie tych placówek handlowych. Dziękuję bardzo. Pan, który się zmienia, zmieniał się i są takie myśli, że będzie się zmieniał. Wszystko zależy od sytuacji bieżącej, jaka jest na budowie. Ja przed chwilą wspomniałem, że reagujemy natychmiast. Ja na inwestycjach jestem prawie codziennie i nie jeżdżę, tylko chodzę. Ja operuję tutaj, panie radny, nie że ktoś tam mówił, tylko Legionu 69, Legionu 48, nie nazwiskami, ale adresami. Kto tam do mnie interweniuje, sam wchodzę do poszczególnych firm, informując ich o ich prawach i możliwościach. To jest działanie na bieżąco. Robimy wszystko, zarówno moi zastępca, zarząd dróg miejskich, dyrektorzy i moja osoba, się nie wyłączam, po to, żeby jak najszybciej te prace przebiegały. Zgadzam się z panem, jest to najtrudniejsza inwestycja, jaka była przeprowadzana w Grudziądzu, ze względu na zgranie różnych podmiotów pracujących na tej budowie. Różnych. Ze względu na zgranie. Ma dobrą wolę, aczkolwiek chce działać jak pomoc doraźna. Działanie na zasadzie pomocy doraźnej, czyli reagowanie na sygnały, jest rzeczą oczywiście dobrą, aczkolwiek w ramach tej inwestycji, jeszcze raz powtórzę, powinna być rzetelna informacja dla wszystkich, dla kompletnie wszystkich właścicieli obiektów, które znajdują się wzdłuż realizacji tej inwestycji. Bieżąca, wszystkie zmiany, które zachodzą w trakcie tak zwanej modernizacji, jeżeli Państwo macie jakieś problemy techniczne itd., powinny być na bieżąco przekazywane każdemu z tych podmiotów, który funkcjonuje wzdłuż tego ciągu modernizowanego. I tak to sobie wyobrażam, tak to powinno być z urzędu. Natomiast reagowanie na pewne sygnały, ja rozumiem, że Pan Prezydent tak sobie to wszystko zaplanował, ale to jest pewna odwrotność. Dlatego uważam, że porządek, który powinien być w ramach realizacji, powinien zapewnić bieżącą informację wszystkim. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Radny Krzysztofie, po raz kolejny że wyjaśnię Panu, co oznaczało miesiąc temu moje słowo płynny. Nie dotyczy to harmonogramu oczywiście ogólnego, jak wspomniałem, data 22 grudzień jest jakby niezachwiana, natomiast płynny na poszczególnych odcinkach. Ponieważ każdy odcinek pomiędzy każdymi skrzyżowaniami jest uzależniony od wielu, wielu czynników. I może obrazowo. Zdarzało nam się napędy teatru nie wybuchły z okresu II wojny światowej. Należy wstrzymać pracę, wezwać nadzór saperski, wywieźć to wszystko. Nie jesteśmy w stanie na bieżąco z wyprzedzeniem miesiąca, dwóch, trzy, gdzieś poinformować najemców. Mamy nadzór archeologiczny. Zdarzają nam się różne wykupywane artefakty pod ziemią. Mieliśmy choćby całą ulicę średniowieczną w nauce klasztornej, gdzie trzeba było to zinwentaryzować, wezwać wojewódzkiego konserwatora zabytków. On musi podjąć decyzję, co z takimi rzeczami ma się stać dalej i tak dalej. Mamy, jak Pan Prezydent wspomniał, cię rozmawia z pułkownikiem Jędrzejewskim, mamy choćby więzienie przy ulicy Wybickiego. Tam mamy dostawy tych osób osadzonych. Oni są transportowani, mają różny swój harmonogram. Pracownicy budowy, kierownik budowy musi z nimi ustalać, w jakich dniach przyjdzie transport więźniów, w jakich oni będą wywiezieni. Tam na ten dzień musi być dostarczony wjazd, ponieważ jest tutaj główna brama od strony właśnie Wielickiego, a ta druga od strony Sienkiewicza mamy wewnętrzne utrudnienia wewnątrz samego więzienia.
mamy pomorską spółkę gazowniczą, czyli każde przyłącze gazowe, każdy odcinek, jeżeli jest zagazowany, muszą być pomiary, czy ten gaz się nie ulatnia. To jesteśmy uzależnieni od firmy z Gdańska, która przyjeżdża i robi badanie szczelności. Mamy miejskie wodociągi, która przy każdej zmianie zawodu, każdego odcinka musi sprawdzić próby bakteriologiczne. Pobierają próbki tej wody, zalania, wysyłają do laboratorium i czekamy 3 dni, kiedy te wyniki przyjdą. Mamy telekomunikacje, różne ewentualne kolizje awaryjne. Mamy tam energię ze swoimi sieciami podziemnymi. Mamy również uwarunkowania atmosferyczne. Możemy przewidzieć, jak na przykład w zeszły piątek, gdzie chcieliśmy już doszczelniać pomiędzy masą bitumiczną a szynami na lejach 23 stycznia specjalną mieszanką jeszcze dodatkową, wybuszającą, te szczeliny niestety były, były duże opady atmosferyczne. Więc nie jesteśmy w stanie idealnie z wyprzedzeniem, tak jak pan radny sobie życzy, wszystkich poinformować, którego dnia, który odcinek zamkniemy. Stąd też cały czas podkreślam, jest to płynne. Panie radny, pan sam był współorganizatorem choćby ostatnio tramwaju wodnego. No i on też ten harmonogram, gdzie od dnia do dnia miał pływać, no spłynął choćby z falą powodziową, więc jak pan widzi, nie wszystko jesteśmy w stanie w Polsce przewidzieć. Myślę, że na całym świecie. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego Czerwca, proszę. Moim zdaniem od jakiegoś czasu, panie prezydencie, nie widać tam żadnego pracownika na budowie. Co tam się stało? Czy tam wykonawca szedł z budowy? Chodzi o to, że mieszkańcy chcieliby, żeby ten park był oddany w czasie, żeby służył mieszkańcom jeszcze za tego lata, tego roku. Bardzo proszę o kilka słów na ten temat. Co tam się stało? Tam nie ma chyba uciążliwości, tam nie ma żadnych innych inwestycji, które by przeszkadzały w prowadzeniu tej renowacji parku miejskiego. Bardzo. Ja nie wiem, z jakiego godziny, z jakiego dnia pan radny ma informację. Jak powiedziałem wcześniej, nieustannie tam jeżdżę. Tam są w tej chwili nasadzenia krzewów. Tam były wykonywane aleje. Tam są również porządkowane sprawy związane z parkingiem od ulicy Parkowej. Tam jest wszystko w porządku. 20 października powinno być to oddane. Pozycji chyba sprzed 2 czy 3 lat, kiedy zwracałem się z prośbą, aby uruchomić na stronie internetowej miasta taką zakładkę poświęconą inwestycjom, iż żeby tam poszczególne inwestycje, które są realizowane, zwłaszcza te duże, żeby te harmonogramy, które są przecież jawne właściwie, które są na radach budowy omawiane, żeby tam zamieszczać, bo Państwo mówicie tutaj o sieci tramwajowej i zamykaniu poszczególnych odcinków, ale chociażby też trasa Sielicowa, która teraz będzie włączona do tego etapu drugiego i do drogi dojazdowej do Opestawy, czyli etapu czwartego, to też, tam też będą jakieś zakłócenia w ruchu, bo będą zamykane poszczególne mitki, żeby też mieszkańcy z jakimś wyprzedzeniem wiedzieli, że tam koło 20 czerwca mitka będzie zamknięta. Oczywiście ja wiem, że to jest płynne, że może się coś wydarzyć, że to będzie nie 20 czerwca, tylko 27, ale czy byłoby możliwe, żeby coś takiego uruchomić? Bo to nie są duże koszty, a jednocześnie byłoby dobrym źródłem wiedzy dla mieszkańców. Chciałem informację o tego typu zamknięciu, z jakiego skrzyżowania pani rzecznik, która obecna, Magdalena Jowska-Niedziałów, z automatu informuje na portalu internetowym, jak też wysyła maila do mediów lokalnych, aby wszystkich mieszkańców gości informowali o takich tego typu zmianach harmonogramów, również zarządów miejskich na swoim portalu internetowym zdm.kartudziad.pl informuje na bieżąco o każdej zmianie, która będzie dokonywana w organizacji ruchu. Natomiast zapomniałem pana radnego, a pan radny, wiem, śledzi codziennie internet, portal, to chyba dostrzega, że tego typu komunikacje na grudziądz.pl tam się pojawiają. Harmonogramy były powieszone gdzieś. Ale które harmonogramy? Poszczególne dużych inwestycji. Czy pan mówi o harmonogram Ganta i o zgraniu, nie wiem, kilkudziesięciu ekip, które pracują na jej budowie, to tym harmonogramem dysponuje tylko i wyłącznie kierownik budowy. Jaki inspektor, który mi to zatwierdził, więc nie jesteśmy w stanie fizycznie takiego harmonogramu zamieścić. Ponieważ on naprawdę bardzo, bardzo często się zmienia. No wczoraj na budowie no też próbowaliśmy choćby ustalić, co w najbliższych dniach, który podwykonawca, na który element gdzie przyjdzie. Nie są w stanie nam podać jakby wykonawcy, co się w danym czasie zdarza. Oni też są uzależnieni od czynników zewnętrznych. To może nie wspomniałem panu Adamowi Kosińskiemu, choćby firma Torcasson, gdzie ThyssenKrupp, dostawca szyn, spóźnił się z dostawą szyn po prostu 2 tygodnie. No jak pracownicy nie mieli przez chwilę co robić, po prostu nie dojechały te szyny zamówione ponad rok temu, więc to nie jest tak też, że oni nie zapłacili czy nie zamówili.
gdzieś coś jeszcze za granicami Polski dzieje, aby dostarczyć część wyposażenia tej inwestycji tutaj w Grudziądzu. Więc to naprawdę cały czas jest zmieniane, natomiast o konkretnych zamykanych odcinkach informują, jak wspomniałem, nasze portale internetowe i wszystkie środki, które dysponujemy. Natomiast pracownicy zarządu dróg miejskich od kilku miesięcy wspólnie również z pracownikami właśnie wykonawcy informują poszczególne osoby prowadzące działalność gospodarczą na tych fragmentach z wyprzedzeniem no, z takim, na ile wiedzą, że będzie po prostu. Tak? Tak wczoraj ustalaliśmy, że najprawdopodobniej też nie są w stanie powiedzieć, kiedy będzie zamknięty odcinek pomiędzy ulicą Starą, na przykład pomiędzy ulicą Solną a ulicą tutaj Wybickiego. Czy będą zamykać połówkowo, czy nie połówkowo, ponieważ nie wiedzą, jak fizycznie choćby duży wodociąg leży w ulicy Wybickiego, ponieważ mają doświadczenia z końców ulicy Legionów, że on tak naprawdę nie leży tak, jak wynika z mapy. Muszą dopiero go odkopać. Jak go odkopią, zobaczą, czy on leży w skraju gdzieś, więc można połówkowo dopuścić, czy on leży centralnie na środku i tam jeszcze pewnie jakieś zasuwa, czy zawód będzie uszkodzony i trzeba będzie zamknąć całą ulicę. Więc niektóre rzeczy dopiero po odkopaniu można będzie uzgadniać. Dziękuję bardzo. Gospodarcze mają przy realizacji właśnie tej linii tramwajowej. Myśmy tu kiedyś na sesji dyskutowali o tym, ale wydaje mi się mocno, że wynikiem tego jest, że dużo sklepów zrezygnowało. Nie wiem, jak wygląda sprawa dotycząca tych ulg. Wiemy, że mieli zgłaszać poszczególne podmioty handlowe swoje dochody w stosunku do ubiegłego roku i tego roku, czy takie coś się tego, bo mi się wydaje, że mocno, troszeczkę z wyprzedzeniem powinniśmy byli informować swoich handlowców, jakimś zarządzeniem prezydenta względnie uchwałą Rady, że takie coś będzie, bo podmioty właśnie, nie wszystkie, pytają się, a co zrobić, gdzie składać i tak dalej, mają zbyt mało informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. W sprawach podatkowych, panie przewodniczący, Wysoka Rado, stroną, która jest właściciel posesji. Właściciel posesji, w której znajduje się sklep, nikt inny nie może tu wnioskować. Oni składają od nas na kilka lat deklarację podatku od nieruchomości, bo tylko o tym mówimy. Tylko o tym mówimy. I właściciele tych posesji wiedzą, jak mają działać, żeby uzyskać ewentualne zwolnienie w podatku od nieruchomości. Świetnie wiedzą, bo co kilka lat składają taką deklarację. I takie działania w tej chwili już podejmują. Proszę bardzo, głos. Ja chciałem nadmienić, że wiadomo, że ten, który ma swoją lokalizację i tak dalej, ale podmiot handlowy, który dzierżawi z tego i ma z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku straty, to kto mu to wyrówna i z czym on ma się pogodzić wtedy, kiedy dochód jego z utrudnienia właśnie realizacji tej linii tramwajowej ma mniej klientów i tak dalej. Kto ma jemu po prostu tą sprawę pomóc? Właścicielami lokali handlujących jest tylko 13% właścicieli kamienic, 87% wynajmujących. Stroną dla nas nie są wynajmujący, tylko właściciele. Stroną dla wynajmującego jest właściciel. Jeżeli my ewentualnie uznamy, że rzeczywiście takie to zwolnienie prezydent uzna, to właściciel powinien to uregulować z wynajmującym. Następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uznania budżetu na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali obecnych jest Pani 19 radnych, tak? Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzynastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Sześciu radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Prognozy finansowe miasta Grudziądza na 2014-2027. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania. Nadal obecnych jest 19 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 6 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadku których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz skazania organu lub konsultowania do udzielenia tych ulg. Ja tylko chciałbym Państwu przypomnieć, że na komisjach Państwo radni otrzymaliście autopoprawki do tego punktu. A więc każdy z Państwa jest zapoznany z aktualną treścią projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Już widzę, jest 20 radnych. Nie ma, jest jeden. Pana Nowara, tak? Czyli mamy nadal 19. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal obecnych jest 19 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kołłątaja 7. Dzisiaj wszyscy z Państwa otrzymaliście autopoprawkę do tego projektu uchwały, która została rozłożona na stołach. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Już mamy 20, tak? Dobrze, że się nie liczę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza. I także w dniu dzisiejszym na Państwa prośbę została rozdane takie uzasadnienie życiorys na tego czorta, tak? Każdy z Państwa dzisiaj to otrzyma. Czy jakieś uwagi Państwo macie do tego punktu? Pan radny Krzysztof Kosiński, proszę. Przewodniczący,
pytanie. Bardzo się cieszę i chciałem podziękować za uzupełnienie ten istotny biogram. Akurat osoby, która jest być może dla wielu z nas mniej znana i uważam, że to powinno być rutynowe występowanie w przypadku podejmowania każdej tej grupy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeżeli nie ma żadnych pytań, uwag, przystępujemy do głosowania. Obecnych radnych mamy 20 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg powierzchniowych Rady Miasta Grudziądz do kategorii dróg powiatowych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 20 radnych nadal obecnych. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. I kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3103C. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. 20 radnych obecnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie skargi na działalność prezydenta Grudziądza, skarga państwa Nowak. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Z porządku obrad, a więc skargę państwa Nowak i pana Wojciecha Karaszewskiego. Chciałem się spytać pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, czy też komisję rewizyjną, czy spotkała się z państwem Nowak i z panem Wojciechem Karaszewskim? Czy tak podjęła decyzję bez jakiejkolwiek rozmowy zaocznie? Dziękuję. Proszę bardzo. Oczywiście, jeżeli chodzi o pytanie, odpowiedź wprost, z panem Karaszewskim komisja, zespół komisji rewizyjnej spotkał się, natomiast jeżeli chodzi o państwa Nowak, o ile dobrze pamiętam, nie było takiego spotkania. Także tutaj posiłkowaliśmy się tymi dokumentami, które nam przedstawiono prawnie, z punktu widzenia prawa. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Miedzianowski chciał się zgłaszał. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie, co miasto zrobiło właśnie w tym kierunku, żeby uregulować tą sprawę, bo wczoraj akurat spotkałem się z tym, że ten słynny Żuk Grudziącki z ulicy bodajże Kilińskiego nadal stoi na parkingu przy warsztacie i inne samochody również i one są zawali drogami. Abstrahuję od skargi, ale no co miasto robi w tym kierunku, żeby tym ludziom pomóc? Dziękuję bardzo. Wielu kilkunastu miesięcy próbujemy znaleźć z państwem Nowak porozumienie, ale które będzie bazować na przepisach prawa. Sytuacja jest, pan chce uzupełnić punkt? Długa. Sytuacja, powiem tak, odbyliśmy cykl wielu godzinnych rozmów w Zarządzie Dróg Miejskich, następnie państwo Nowak przychodzi do pana prezydenta Majerowskiego. Wielu spotkań w ostatnich miesiącach z uwagi na to, że ja bezpośrednio nadzoruję Zarząd Dróg Miejskich, przyjąłem te rozmowy, w miarę się spotykałem. Opinie prawne są jednoznaczne, proszę państwa, po prostu zapłata za tą usługę, którą wykonaliście, nie należy. Problem jest taki, że my, gdybyśmy tak po ludzku, jak pan radny powiedział, chcieli im jakoś to wynagrodzić, to musimy mieć podstawę prawną, ponieważ jak pan radny doskonale wie, no nie możemy ani jednej złotówki z budżetu wydać,
która po prostu nie jest zgodna z prawą. Nikt z urzędników, no każdy gdyby taką złotówkę wydał, naraziłby się na przepisy dyscypliny finansów publicznych. Ja również poprosiłem inny zespół radców prawnych o zbadanie jeszcze raz tej sprawy, w jaki sposób dla Państwa Nowak można wydać im wynagrodzenie za przetrzymywanie tych pojazdów, które z gryziących ulic zniknęły. Pojawiło się pewne takie światło w tunelu, że oczywiście nie za wszystkie koszty, ale jeżeli ci Państwo udowodnią, w tej chwili czekamy na dokumenty i finansowe księgowe, że przetrzymywanie tych pojazdów poniosło za sobą koszty związane choćby z pilnowaniem terenu, czyli opłacanie stróży, z jakimś kosztem energii i tak dalej, i to się da wyliczyć, to te koszty za jakiś okres, który, bo tam w międzyczasie mieliśmy też nowelizację prawa o ruchu drogowym, do tego czasu prawdopodobnie, tutaj mówię, będzie udać się znajdzie się jakiś kompromis i częściowo będzie można tym Państwu wypłacić tego typu świadczenia. Posiłkowaliśmy się tutaj częściowo rozwiązaniem z miasta Gdańska, ale no właśnie też tylko dotyczyło, Państwo Nowak mówili, że w Gdańsku znaleziono kompromis, bo do tego typu sytuacji nie dotyczy tylko ludziom, tylko całej Polski. Całej Polski wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą właśnie tego typu pojazdów, które były porzucane i policja odwoziła na parking dla kogoś, kto był wyłoniony, czy też powierzono tego typu zadanie własne samorządu i przymieniano delegacji prawnej, w jaki sposób im można zapłacić. Oczywiście zgodnie z prawem te osoby prowadzące tego typu parking mogą domagać się zapłaty, ale tak jak jest w ustawie, bezpośrednio od byłych właścicieli tych pojazdów. I tu jest bo jak wiemy, że jeżeli ktoś porzucał pojazd, no to prawdopodobnie już nie miał środków do życia i tak naprawdę nie ma od niego co uzyskać. Państwo no, też doskonale wiedzą, że gdyby, bo znamy nazwiska tych osób, tych poprzednich właścicieli, gdyby poszli na drogę sądową, pewno nie krótką, tak, to mogą się no, domagać zapłaty za swoją usługę, ale nie od miasta, tylko od osób, które te pojazdy porzuciły. Jest na sali pan dyrektor Jarosław Morgała, który jakby jeszcze bardziej zna temat, czy chciałby coś dodać jeszcze do tego, co powiedziałem. Mówi, że nie. Nie chodziło o państwa Nowak, tylko są również inne podmioty, które mają z tym problem. I moja obawa jest taka, że w związku z tym, że ci, którzy stanęli do przetargu, wygrali na tą usługę przetarg organizowany przez miasto, może do następnego przetargu nikt nie stanąć. I co wtedy? Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. W tej chwili jest sytuacja bardziej klarowna i jak gdyby na bieżąco też służby zarządu dróg miejskich interweniują. Natomiast co do podmiotów, które w potencjalnym czy w przetargu publicznym nie staną, ja bym się nie obawiał, gdyż cały czas mamy zapytania od podmiotów prowadzących podobną działalność gospodarczą, że są zainteresowane i czekają, aż tego typu postępowanie będzie ogłoszone. Czy Państwo Nowakowie, składając skargę, składając swoje zażalenie, niezapłacone pieniądze im za usługi, czy oni zawierali umowy z właścicielami aut zajętych, czy podpisywali umowę z urzędem? Na czyje zlecenie oni działali? Bo wydaje mi się, że sam pan Nowak, czy pani Nowak, prowadząc działalność gospodarczą, nie pojechali na ulicę zabrać samochodu, który stoi po prostu bez właściciela, pana X. Jak można kogoś wzywać do sądu o zapłatę, jeżeli działali na zlecenie kogoś innego? Dla mnie jest to bardzo niejasne. Ja uważam, że jeżeli taka umowa widniała, to słusznie należy im się zapłata za wykonaną usługę. Nie można ludzi w ten sposób dręczyć, bo to jest dobijanie przedsiębiorców. Dziękuję. Że dreszcz uchwały, to w uzasadnieniu do uchwały, która jest przedłożona, a w drugiej stronie w uzasadnieniu, mniej więcej w połowie wysokości, mamy odpowiedź na pana pytanie. Pan je przeczytam. Analizując stan faktyczny i prawny od rozpatrywanej sprawie, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Grudziądza ustaliła, że w 2002 roku prezydent Grudziądza podpisał z panią Ewą Nowak i panem Ryszardem Nowak umowę na czas nieokreślony
o świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania lub parkowania pojazdu. To, co pan pytał, umowę zawodu prezydenta do działania. Ale zgodnie z postanowieniem tej umowy w paragrafie 5 ustępie 1 zaświadczone usługi w zakresie usuwania pojazdów na podstawie dyspozycji właściwych organów w trybie określonym w artykule 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym przedsiębiorcy nie mieli otrzymywać wynagrodzenia od prezydenta Grodziądza, ale we własnym imieniu wystawiać rachunki, dochodzić należności od właściciela pojazdu, którego dotyczyła wykonana usługa. Czyli to, o co pan radny zapytał, dokładnie w umowie pomiędzy prezydentem a przedsiębiorcami w paragrafie 5 ustępie 1 tego typu zapis był. I gwarantuję panu, że w całej Polsce we wszystkich tego typu umowach zawieranych przez organy samorządowe również tego typu zapisy były umieszczane. Dziękuję bardzo. Adwokat pana Wyszyszko. Ja chciałem zapytać, czy państwo Nowakowie są obecni? Pani mogła to przeliczyć. Mi się wydaje, że jeszcze będzie 18. 18 radnych. Przypominam, jesteśmy w punkcie 11. Jest to projekt uchwały w sprawie skargi na działalność prezydenta Grodziądza. Skarga państwa Nowak. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Jedenastu radnych jest za przyjęciem. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 7 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie skargi na działalność prezydenta Grodziądza, skarga pana Wojciecha Kraszewskiego. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Dość dużą ilość skarg na pana prezydenta. Ta skarga też w pewnym sensie, ta projekt uchwały, która sobie rzuca tą skargę, ona dokumentuje nam bezradność pana prezydenta w pewnym stopniu w zakresie sprawowanego nadzoru na podległymi mu jednostkami, spółkami. Ta bezradność skutkuje taką determinacją petentów, że piszą skargi. Pan prezydent nie jest w stanie pomóc rozstrzygnąć jako urzędnik w tym trybie urzędowym. Dlatego mamy dzisiaj już kolejną skargę tu na tym poziomie, na tym pułapie. Ona została określona, ona jest też udokumentowana w jakimś stopniu, czyli ja nie rozstrzygam jej zasadności teraz. Ale chcę podnieść fakt sprawowania nadzoru przez pana prezydenta nad podległymi jednostkami. Między innymi to też nad powiatowym urzędem pracy, ale także nad miejskim przedsiębiorstwem gospodarki nieruchomościami, gdzie też były pewne spory, gdzie też były kwestionowane pewne sprawy. No niestety pan prezydent nie jest w stanie w sposób sprawny dokonywać pewnych rozstrzygnięć jako organ nadzorujący. Pomagać zarówno panu dyrektorowi, jak też osobom, które mają pewne roszczenia, załatwić te sprawy w sposób bezpretensjonalny i racjonalny. To jest taka tylko uwaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko panu radnemu przypomnę, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jest spółką prawa handlowego i nadzór w danym sprawie Rada Nadzorcza, a nie prezydent. Pan prezydent. Ten projekt uchwały, który państwo dostaliście, nie świadczy o bezradności pana prezydenta, tylko o tym, że skarga została rozpatrzona. Poza tym tą kwestią zajmował się też sąd i sąd też wydał stosowny wyrok w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Czego jeszcze mogę zapytać państwo? Nie widzę. Przystępujemy. Pan radny Szymański, bardzo proszę. Ja się liczę. A druga kwestia to jest związana z tym, panie przewodniczący, do pana tutaj adresuję, czy w tej sytuacji powinien brać pan udział w głosowaniu? Jest pan pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy i równie dobrze pana postawa może być tutaj stronnicza. Dziękuję. To nie dotyczy mojego interesu prawnego, w związku z powyższym mogę uczestniczyć. Pan prezes Sadza potwierdza. Nie tylko litera prawa się liczy. Znaczy, tutaj się liczy niestety litera prawa. Proszę bardzo, panie prezydencie. Thank you.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, radny obradem chodzi. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już pytań, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, mamy 20 radnych. Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 5, chyba 6. Jeszcze raz muszę powtórzyć głosowanie, Szanowni Państwo. Jeszcze raz powtarzamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 13 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 7 radnych, tak? Czyli mamy 20 radnych. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie odstąpienia od pobierania przez Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w stanie kryzysu opłat za pobyt osób w stanie nietrzeźwości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dalej 20 radnych na sali. Tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Szanowni Państwo, jeszcze raz głosujemy. Tutaj ma Pani Sekretarz problem z obliczeniem. Jeszcze raz. Kto z Państwa radni się za przyjęciem projektu uchwały? Proszę wyraźnie głosować. 19 radnych za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Mamy nadal 20 radnych na sali. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 20 radnych obecnych nadal. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia miejscowego planu zagadnienia przestrzennego obejmującego ten porządek przewodniczący Konarskiego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę, ale jak zawsze Państwo pamiętacie, tutaj głosowanie jest etapowe. Pierwsze głosowanie będzie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Kto z Państwa jest za? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem, że nie narusza ustaleń studium warunkowań. Brak głosów przeciwnych, wstrzymujących, zostało to głosowanie przyjęte, podjęte. Następnie mamy stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu. Tutaj nie głosujemy, z tego co dobrze wiem. Jest stwierdzam tylko, że brak jest wniesienia uwag do projektu planu, czyli mamy też tutaj jasną sytuację. Teraz kolejne głosowanie, będzie głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Kto z Państwa jest za? Dwudziestu
20 radnych głosowało za, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących, także to głosowanie zostało pozytywnie rozstrzygnięte. I szanowni państwo, ostatnie głosowanie to jest głosowanie już nad całym projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały, także uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu z zakresem przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 20 radnych obecnych nadal na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czyli jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu z zakresem przestrzennego terenu ograniczonego ulicami regionów Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jestem za tym projektem uchwały. Natomiast prosiłbym, żeby jakby w następnym czasie przeanalizować jeszcze możliwość wprowadzenia biletów tych jednorazowych, gdyż takich nie ma tutaj w tej uchwale, a wzorem innych miast też są stosowane takie bilety jednorazowe jako pomoc dla tych rodzin, które posiadają tą kartę dużej rodziny. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego. Czy jakieś uwagi państwo macie do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni państwo, następny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 karty nauczyciela oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę miasto Grudziądz. Czy ktoś z państwa chciałby zadać głos w dyskusji nad tym projektem? Prosić o przybliżenie tego przelicznika. Pomimo, że wczytywałam się w tę uchwałę, to nie rozumiem tak samo i nie rozumieją to niektórzy nauczyciele, z którymi ja miałam kontakt. Poprosiłabym o przybliżenie i wyjaśnienie dokładnie, co ten przelicznik oznacza. Może nawet wymiar godzin. Nie, to jest zmiarzku zawodowego, czy była wymiarowana? Prosiłbym o informację. Państwu przykładowe wyliczenia. Tego rodzaju rozwiązanie już funkcjonuje, natomiast w związku z tym, że jest wiele różnych sytuacji, no chcieliśmy to bardziej uszczegółowić, żeby nie było wątpliwości, jak wyliczyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela. Chodzi o sytuację, kiedy nauczyciel realizuje
godziny w ramach różnych pensów. Czyli na przykład pensum nauczycielskiego 18-godzinnego, na przykład pensum 30-godzinnego. Godzinnego. I teraz w jaki sposób się ustala to pensum? Punkt pierwszy obliczamy tą część etatu z pensum 18-godzinnego, czyli 9 godzin, pensum jest 18-godzinnego, chodzi pół etatu. Z wymiaru 30-godzinnego, jeżeli to są 22 godziny, pensum jest 30-godzinne, więc wychodzi z podzielenia 0,73 etatu. Dodajemy 0,5 to 0,73, łączny wymiar realizowanego etatu wynosi 1,23. Czyli wymiar jednego etatu, pełnego etatu wynosi 25 godzin, a jest obliczone w taki sposób. 31 godzin praktycznie realizowanych, dzielone przez 1,23 łącznego wymiaru tego etatu. I jeżeli etat wynosi 25 godzin, a nauczyciel realizuje łącznie 2 godzin 31, oznacza to, że 6 godzin jest ponad wymiarowych. Czy to wyliczenie jest dla Państwa klarowne? Czy jakiś Pan mocny pytania? Jeszcze Pani Rada Gros. Oczywiście będę mogła wytłumaczyć. Że... Możemy Pani Radny dać wydrukować te przykłady. Będę. To rozwiązanie już funkcjonuje. To chodzi teraz o uszczegółowienie, pokazanie tych wyliczeń, jak to będzie funkcjonowało. W tych przykładach macie Państwo też przykład, kiedy nauczyciel realizuje więcej niż BA jeszcze różne PSO, więc będziecie mieli te wyliczenia dokładnie pokazane, że myślę, że już teraz nie będzie żadnej wątpliwości, jeśli chodzi o wyliczenie etatu, ile godzin jest etat i ile godzin ma wtedy nadwymiarowych nauczycieli. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, a co to znaczy 6 godzin ponad wymiarowych? Czy ten nauczyciel ma zmniejszone pensum, czy nie? Dokładnie dodatkowo. Nadgodziny. Tak, tak. Dodatkowo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma z Państwa pytanie do tego punktu? Jakiś przykład szkoły, która realizuje właśnie tego typu rozkład godzin? Czy można było usłyszeć? Przykład szkoły. Panie Prezydencie. No, teraz głowy Panu nie powiem, ale zapewniam, że jest więcej takich szkół. Wiele. Są to na przykład osoby, które zarówno pracują z uczniami jako nauczyciel przy tablicy, ale też pracują w świetlicy na przykład. Tak? Czy w bibliotece. I wtedy łączą różne. To są różne pensa. Wszystko jasne, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu. To jest projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza. W międzyczasie została Państwu przedłożona autopoprawka. Może tylko Pan Prezydent tylko kilka słów by nam tutaj przybliżył. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Podatkę, aczkolwiek mógłbym też ustnie ją Państwu zgłosić, gdyż ona tak naprawdę nie zmienia nic poza drobnymi literówkami oraz przesunięciami. Państwo zwróćcie uwagę, że na załącznikach choćby, które Państwo otrzymaliście, podpis wnioskodawcy jest po lewej stronie, a według tej jak gdyby poprawionej już wersji, one przez poprawę jest. My to wielokrotnie Państwu powtarzamy, mamy taki edytor narzucony przez Urząd Wojewódzki, przez Panią Wojewodę, aby wszelkie uchwały edytować w tym programie. I on niestety nam bardzo dużo czasami zjada akapitów albo przesuwa różne akapity. Stąd też jeszcze raz poprosiłem, aby ta wersja przedłużona była już ta ostateczna prawidłowa. Co jeszcze uległo zmianie? Przede wszystkim, idąc, jak już tak wspomniałem od końca, to w paragrafie 6 w punkcie 2 mamy takie zdanie ostatnie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub przekroczenie limitów pomocy. Zamiast słowa przekroczenie powinno być słowo przekroczenia. Czyli literkę E zamieniamy na literkę A i to jest jak gdyby zmiana. I samej zmianie uległa podstawa prawna, która w tej chwili jest już prawidłowa, po prostu nie dopisano nowelizacji ustawy o samorządzie i na dole zostało tylko dopisane w
jakby taki odnośnik do tej dyrektywy wspólnot europejskich, do dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 92. Zresztą później o tej najnowszej dyrektywie też Państwo już na samych komisjach mówiłem i to zostało tylko dopisane. Więc zasadniczo te literówki, gdzie niegdzie spacje po prostu były sklejone wyrazy, to co wspomniałem w tych załącznikach, się po prostu porozjeżdżały. Sama stylistyka, tak. Gdzieś tam jest prezydent był po lewej stronie, teraz jest po prawej stronie, natomiast w treści się nic nie zmieniło. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym się odnieść do tego projektu uchwały. Mam też takie pewne uwagi. Oczywiście bardzo cieszę się, że taki projekt w końcu powstaje, aczkolwiek uważam, że no to trochę zbyt późno, bo uważałem, tak jak to sygnalizowałem kilka miesięcy temu, że potrzebne są zwolnienia podatkowe dla Starego Miasta bezwzględnie, nieuchronnie, ale szczególnie także dla podmiotów funkcjonujących wzdłuż remontowanej, modernizowanej sieci tramwajowej, bo to jest niezbędne i uważam, że jeżeli to się nie stanie z dnia na dzień, to po kolei kaskadowo na zasadzie domina te wszystkie sklepy, ten cały handel praktycznie umrze, mówiąc tak kolokwialnie. To jest jedna sprawa, czyli dobrze, że to robimy, aczkolwiek za późno. Handlowcy mówią także o tym, że jest to trochę późno, powinno być to dużo wcześniej. Mam kilka uwag, a kwestia dotyczy tego załącznika, który jest, ten załącznik, bazuje na czymś wcześniejszym, bo mówię o tej mapie, która dla mnie, no niestety, ja myślę, że dla wielu radnych jest także nieczytelna. Załącznik numer 1 do uchwały, obszar dzielnicy Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o obwarowanie ulicami w nazewnictwie ulic, które zostały tam określone, no też jakoś nie do końca do mnie przemawia, nie jest czytelne. Uważam, że powinno być bardziej uszczegółowione, żeby ten obszar, tym bardziej, że z mapy niestety nie mogę tutaj wizualnie coś według nazw dochodzić, o jaki konkretnie obszar wyznaczony tutaj ma na myśli ta uchwała. Bo może przeczytę nawet treść. Pomiędzy Alejem 23 stycznia, ulicą Kościelną, linią murów obronnych do ulicy Starej, ulicami Starą, Wybickiego, Solną, Nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą, a może rzeką Odrą jeszcze. No tak generalnie w tym kontekście, byśmy sobie tutaj parafrazowali, to uważam, że jest to nieprecyzyjne do końca określenie, powinno być bardziej czytelne, uszczegółowione i ten obszar powinien być zamknięty granicznymi wszystkimi ulicami po kolei. To jest taka uwaga, oczywiście jeszcze raz w konkluzji na koniec podkreślę, że bardzo jest to ważne z tego względu chociażby, że Państwo instalując wielkie centrum handlowe pod tytułem Alfa, to stworzyli potężne zagrożenie dla lokalnego handlu w samym centrum Starego Miasta. Jest to pewna forma przeciwwagi stawiania konkurencyjności tego handlu, aczkolwiek jeszcze nie do końca, bo musimy pomyśleć jeszcze o strefach parkowania, żeby były bardziej dostępne i przyjazne dla klientów, bo wiem doskonale, co by stało się z marketami, gdybyśmy wprowadzili płatną strefę parkowania u nich na parkingach. Te sklepy po prostu w krótkim czasie by się zamknęły, podobnie tak jak i też centrum miasta Starego Grudziądza. To tyle, dziękuję bardzo. Zgadzam się z przedmówcą. Uchwała podejmowana jest co najmniej 2 lata za późno. Ponieśliśmy z tego powodu niepowetowane straty. Wszyscy widzimy, ile obiektów handlowych, ile zakładów usługowych powiesiło szyldy, że zamyka działalność i teraz to świeci pustkami. Z tego względu, że to świeci pustkami, że nie ma tam inwestora, że nie ma tam sprzedawcy, że nie ma tam kogoś, kto prowadził zakład usługowy, ponosimy straty nie tylko jako na miasto ponosimy poważne straty z tego powodu, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami to jest to spółka miejska, a po drugie ile osób zatrudniała, też nie mają te osoby zatrudnienia, a po trzecie nasze miasto wygląda jak po wojnie światowej, czyli w tym miejscu, gdzie powinny handel kwitnąć, gdzie powinny kwitnąć usługi, mamy puste miejsca, zamalowane szyby, z telefonem podanym, że przyjmą inwestora, że jest to lokal wolny. Myślę, że no, mam tutaj również troszkę do nas radnych, że za mało naciskaliśmy organ wykonawczy, że jakby nie obudził się wcześniej,
żeby podjąć tą uchwałę, żeby zastosować te ulgi dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby tam prowadzić działalność w tych obiektach, żeby nasze miasto nie wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj. Jestem za tym też, bardzo dobrze, że ta uchwała powstała, ale mówię, za późno, bardzo duże straty, trudne będą do odrobienia. Dziękuję bardzo. Nie wypowiedzi nie zabierałbym głosu, ale istnieje coś takiego jak inicjatywa uchwałodawcza rady. I proszę Państwa, no nie czas ronić łzy na tym, czego nie zrobiliśmy, bo mogliśmy zrobić to wszyscy, każdy z nas. A teraz nie rozrzewniać się, tylko głosować za tą uchwałą i czekać, żeby była realizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem jak zwykle zwrócić uwagę Państwu będących w koalicji, że równie dobrze mogliście to przygotować o wiele wcześniej. Ja tylko pragnę przypomnieć, że opozycja wielokrotnie występowała z różnymi inicjatywami i jak dobrze pamiętam, żadna z nich nie miała szans, aby została przyjęta. Więc nie ma się co dziwić, proszę Państwa, że taka inicjatywa z naszej strony nie była złożona, mimo że chociażby Krzysztof Kosiński wielokrotnie o tym mówił, że trzeba przygotować pewne działania ochronne dla osób, które mają sklepy w tej części miasta. Więc proszę Państwa, jeżeli o tym mówimy, to przede wszystkim uderzcie się do własnych piersi. Dziękuję. Moje zdania nie były tylko krytyczne wobec władz, były również krytyczne wobec nas, co zaznaczyłem. I chciałem to powiedzieć w sensie takim, żebyśmy się na przyszłe nasze działania wiedzieli, że trzeba szybciej reagować, że trzeba mocniej krzyczeć, mocniej walić i o tym mówić. Dziękuję. Dlatego Kosińskiego, jak i Marka Czepka, jak i pana Szymańskiego uważam, że to, co powiedzieli, to jest słuszna racja. Ci przedsiębiorcy, którzy tam dzisiaj pozamykali te sklepy, oni już tam nie wrócą. A zamkną następnie ze względu na to, że dzieje się bardzo źle i będzie jeszcze gorzej. Ze względu na sieć marketów, która wykańcza tych drobnych przedsiębiorców i na dzień dzisiejszy ten handel umiera. Umiera cała Starówka i też musimy myśleć o tym, jak w przyszłości to ożywić. Będzie bardzo trudno. Dziękuję. Może powrócić do tej prezentacji, którą tydzień temu dla większości z Państwa prezentowałem podczas prac komisji, kiedy omawialiśmy tą propozycję uchwały, no i wtedy taki głos, czy za późno, czy nie tak. No, nie było na tej sali, ale rozumiem w tej chwili. Muszą się pojawić. Szanowni Państwo, dopiero 18 grudnia ubiegłego roku 2013 weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, czyli do tej pomocy, którą również tłumaczyłem, którą publicznie może otrzymać każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli do 200 tysięcy euro łącznie, czyli mniej więcej do około 800 kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wcześniej tego typu uchwały no, nie mogliśmy wprowadzać. Niektóre, chyba jeden samorząd miasta Toruń wprowadziło coś podobnego, ale jej ona stosowana była raptem przez kilka miesięcy i bardzo małe było zainteresowanie właśnie z tym, że ten okres funkcjonowania ulgi de minimis się skończył. Dla przypomnienia dla tych osób, zwłaszcza z opozycji przymierzeństwem w Unii Europejskiej od 1 maja roku 2004 i od wielu lat nas również obowiązują traktaty unijne, zwłaszcza te dotyczące pomocy publicznej, a uchwała dotycząca zwolnienia od podatku nieruchomości jak najbardziej jest ustawą, jest uchwałą i wpisuje się w pomoc publiczną, tak zwaną na terenie Starego Miasta, działalność gospodarczą, ale w tych mikroprzedsiębiorstwach, czyli w tych, które zatrudniają do 9 osób, jeżeli, czyli dziedziny tej działalności, aby były zwolnione na terenie Starego Miasta i tutaj kilka branż jest wyłączonych, o tym również tydzień temu dyskutowaliśmy, między innymi takie branże jak choćby banki, zakłady buchmacherskie, czy też sklepy z używaną odzieżą, jak i też firmy ubezpieczeniowe. To jest jakby ten katalog, których nie zamierzamy zwalniać, czy też chyba jeszcze tam w spisie mamy salony prowadzące sprzedaż telefonów komórkowych. Więc te branże zostały wyłączone, natomiast wszyscy pozostali, jeżeli mają do 9 osób, będą mogli się zwolnić. Pan
Radny Krzysztof Kosiński jakby poprosił, a nie było najmniejszego problemu, aby wydrukować mu kolorową mapę w większym formacie, bo tydzień temu na komisjach pan radny nie wnosił żadnych zastrzeżeń, że nie rozumie tego obszaru, a dyskusja była długa. Ja bardzo bym może prosił pana naczelnika Witkowskiego, aby wydrukował w większym formacie mapkę w kolorze dla pana radnego Kosińskiego. Ta mapka również była tutaj prezentowana tydzień temu. W mojej ocenie ona jest czytelna. Jeżeli potrzebuje, w internecie jest to wszystko w kolorze oczywiście. Zawartali, jeżeli pan radny sobie życzy, naprawdę wydrukujemy w innym formacie jeszcze tą mapę. Dziękuję jeszcze. Panie prezydencie. Ja bym bardzo prosił, żeby pan prezydent bardziej ostrożnie krytykował przedmówców, dlatego że nowa uchwała, nowa dyrektywa Unii Europejskiej obowiązuje od 1 stycznia 2014. My mówimy o 2 latach opóźnień, panie prezydencie. I bardzo bym chciał, żeby pan prezydent to skorygował. Lata, to jesteśmy w roku 2012, w maju. Tak jak państwo tutaj wcześniej powiedzieli, tak? Ja wspominałem o tym, że dyrektywa unijna, rozporządzenie, jeszcze raz wyświetlę stronę tytułową, jest 18 grudnia 2013 roku, no czyli do 1,5 roku po okresie, o którym państwo mówicie, tak? Więc jeżeli to jest... Nie wiem, co jeszcze tutaj skorygować, tak? Bardzo proszę. 2 lata nic nie robiliśmy w tym fakcie, natomiast pan prezydent próbuje całą sprawę jakby załatać dyrektywą, która weszła w życie 5 miesięcy temu. Także bardzo proszę nie mylić faktów i mówić tak, jak prawo o tym zdecydowało. Czyli 2 lata temu można było te ulgi tym przedsiębiorcom dać. Panie radny, po raz trzeci, 18 grudnia 2013 roku rozporządzenie Komisji Europejskiej wchodzi w życie. Prezydent nie zgłosił, tylko ono zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Powołał zespół do spraw przygotowania nowych uchwał związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców. To jest, jak wspominałem, o którym też mówiłem, to jest, zrobiliśmy ankietowanie ulic, sprawdzanie branż, wyliczenia, ile też samorząd straci. To nie jest tak, że samorząd zyska, jeżeli chodzi o dochody związane z podatkiem od nieruchomości. Również o tym mówiliśmy tydzień temu. Szacujemy, że uszczuplony budżet będzie o kwotę około 200 do 400 tysięcy w skali roku. Więc w trybie ekspresowym myślę, że prace zostały poprowadzone i śmiem twierdzić, że jesteśmy chyba pierwszym samorządem w Polsce, który na podstawie tego właśnie rozporządzenia przygotował tego typu projekt uchwały. A jak pan doskonale wie, to większość starych miast niestety w Polsce umiera, bo tak jest naturalny trend, bo centra handlowe gdzieś powstały obok i niestety tak to wygląda. Że spaliśmy przez 1,5 roku poprzedniego lata, na którym... Dziękuję bardzo, pan radny Szymański, pan radny. Dlatego, że my o tych sprawach mówimy przynajmniej od kilku miesięcy. A więc jeżeli to rozporządzenie, dyrektywa Unii Europejskiej wchodzi od 18 grudnia, to równie dobrze taki projekt uchwały powinien trafić w styczniu, może w lutym. To o to chodzi, o przynajmniej cofnięcie się, proszę państwa, o ten okres czasu, ja już nie mówię o 2 ostatnich latach. A po drugie, proszę państwa, no wszystkie kraje Unii Europejskiej dbają o interesy swoich przedsiębiorców, a my zawsze jesteśmy spóźnieni. Dziękuję. Panie Szymański, prawa nie tworzy się na kolanie, być może pan ma takie doświadczenie. Naprawdę trzeba wszystko zinwentaryzować, odbyć szereg kilkunastu różnych spotkań, konsultować to z prawnikami wojewody, konsultować to z nadzorem choćby finansów, które mamy z Regionalną Izbą Obrachunkową, przeprowadzić szereg jeszcze konsultacji. Myśmy dali również do konsultacji tekst do gryziących właśnie przedsiębiorców. Również Rada Gospodarcza przy prezydencie wypowiadała się w stosunku do samego tekstu i do tego pomysłu. Jeszcze raz powiem, według mojej wiedzy jesteśmy pierwszym miastem i pierwszym samorządem, który na podstawie właśnie tej nowej dyrektywy tego typu uchwały wprowadza, a pan mówi tu jakieś opóźnienia. Pan prezydent na to jeszcze nie odpowiedział. Dlaczego wcześniej, 1,5 roku temu, Rada poprzez inicjatywę prezydenta nie podjęła decyzji o tym temacie, który dzisiaj mówimy?
I w następnej sprawie mówimy, że co najmniej, że jesteśmy pierwszym miastem i tego. To i tak żeśmy się spóźnili nawet, jeżeli byśmy mówili o pół roku. Chodzi tutaj o dyskusję taką na szczeblu rady, której ja jeszcze nie byłem radnym, ale uczestniczyłem w posiedzeniach i słyszałem, że na ten temat była mowa już długo, długo temu. Czy nie było możliwości, wtedy podjąć decyzji, żeby we właściwy sposób pomóc tym przedsiębiorstwom. Nie czekać, aż całe Stare Miasto opustoszało i zrobiło się już nie powiem jak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, no nie mogę się zgodzić z tym, co Pan Prezydent powiedział, że wszystkie starówki w Polsce prawie że umierają, ponieważ powstają markiety. To jest jakaś absurdalna teza, absurdalne twierdzenie, bo tak nie jest. Widzę na Facebooku, że Pan jeździ po różnych miejscach, różne miejscowości odwiedza i myślę, że Pana praktyczne doświadczenia mówią o zupełnie innym wizerunku tego kraju. Także to zupełnie inaczej wygląda. To jest pierwsza kwestia. Co do tak zwanej możliwości unijnej, do ostatnio przyjętych przepisów, do możliwości zwolnić podatków, wydaje mi się, że to nie jest to koło ratunkowe, które jest nowym kołem ratunkowym, bo wiemy doskonale, że miasto ma narzędzia coroczne. Co roku uchwalamy tak zwane podatki od nieruchomości. Co roku, ta rada, tu w tym miejscu. I co się okazuje, że w mieście Grudziądzu, pomimo tak złej sytuacji, wieloletniej złej sytuacji, wieloletniego upadku wielu podmiotów handlowych, te stawki co roku są podnoszone. Te stawki co roku są tutaj podnoszone. I w kontekście tej uchwały tak, że dzisiaj te ulgi, dzisiaj te zwolnienia podatkowe mogą być pewną musztardą po obiedzie, dlatego że przez wiele lat to miasto, ten urząd wysysał krew z organizmu, doprowadził do upadku wielu podmiotów handlowych, małych, najmniejszych i średnich. A teraz tym podmiotom daje chodzik i mówi chodźcie dalej. Tylko pytanie zasadnicze, czy jest komu chodzić już, bo spora część właścicieli tych podmiotów po prostu wyjechała z tego miasta. Zamknęła, wyrejestrowała działalność i wyjechała na stałe. Ja nie wiem, czy Pan Prezydent ma taką świadomość, bo najpierw, tak jak użyłem takiego sformułowania, wyssaliśmy z nich krew, doprowadziliśmy do upadku. Dzisiaj do upadku przyczynia się także źle realizowana modernizacja torów tramwajowych, a teraz mówimy, no tworzymy dla Was warunki. Za późno. Tak jak Pan Radny Czepek mówił, przynajmniej dwa lata za późno. Przynajmniej. A narzędzia mieliśmy i wcale nie musieliśmy czekać na dyrektywy unijne, na traktat. Takie narzędzia mieliśmy co roku, podejmując tutaj uchwałę na tej sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo prosił Pana, Szanowni Państwo, pytania. Podziękować jest jednym czytelnikiem mojego Facebooka. Przede wszystkim jeżdżę po Polsce, Panie Radny. Kto do mnie? Proszę zobaczyć ulicę Szlachtą, ile lokali jest do wynajęcia. W Bydgoszczy proszę zobaczyć, ulicę Gdańską, ulicę Dworcową, która do niej wychodzi, ulicę Długą. Proszę zobaczyć Centrum Włocławka, Centrum Mino Wrocławia. Tam jest jeszcze gorzej niż w Grudziądzu, jeżeli Pan nawet tak to mówi. W Krakowie byłem ostatnio, o ile rynek Starego Miasta jest zajęty pod gastronomią, to już ulice przylegające do tego rynku niestety już są do wynajęcia bądź do sprzedania. Tak wygląda. Niestety sytuacja jest taka, że ludzie przyzwyczaili się, że najchętniej do centrum miasta by wjechali samochodem, najchętniej się do sklepu samochodem, bo są po prostu wygodni. I tak to Panie Radny niestety wygląda. Pan skarbnik postara się trochę opowiedzieć jeszcze o kwestiach, myślę, że prawnych przede wszystkim. Do odpowiedzi Pana Radnego Kosińskiego. Nie wiem, skąd Pan dysponuje danymi o upadłościach. Bo ja rozumiem, że czym innym jest jednak zaprzestanie działalności na pewnym miejscu, chociażby z tego powodu, że zmienia się charakter tego miejsca, tak zwany trakt handlowy, a co innego to jest upadłość. Szanowny Panie Radny, też po raz pierwszy słyszę, że podatki doprowadzają przedsiębiorców do upadłości. Ja naprawdę, ja rozumiem temperaturę i ferwor, ale dobór słów też ma znaczenie, to tak, a w kontekście też Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to Szanowni Państwo, poza uchwałą, która jest systemową regulacją, cały czas obowiązuje artykuł 67 Ordynacji Podatkowej, dokładnie
67b, czyli ulga uznaniowa. Zresztą, szanowny panie radny, przedsiębiorcy z automatu nie skorzystają z tej uchwały, bo przynajmniej trzeba organ zawiadomić o tym. No i przejść pewną procedurę weryfikacyjną. I powiem szczerze mówiąc, ponieważ organ prowadzi te postępowanie, zresztą chciałbym państwa zachęcić, bo prezentuje też udzielone ulgi, tak? One są wyłączone akurat spod tajemnicy skarbowej. I szczerze mówiąc, jak już bez konkretów, bo tego akurat nie wolno podać, to ja takiego istotnego napływu wniosków w latach ubiegłych nie przypominam sobie. Zresztą to można sprawdzić, chociażby weryfikując właśnie te listy udzielonych ulg. Rzeczywiście przełom poprzedniego roku i tego roku to jest dość istotne. Jakie są przyczyny zaprzestania w poszczególnych obszarach miast? Pewnie różne. Znaczy trzeba mieć dość dokładną wiedzę, źródła tej wiedzy, że to akurat są podatki. Chciałbym też pana wyprowadzić z błędu, szanowni państwo. Państwo uchwalają stawki podatkowe, ustalacie stawki, a nie system ulg co roku. I chciałbym też panu zwrócić uwagę już po raz kolejny, bo na ten temat też rozmawialiśmy. Oczywiście można zaprzestać podnoszenia tych stawek. Ja myślę, że akurat w tym zakresie gmina miasta Grudziądz może się poszczycić dość konsekwentną polityką podatkową, której brakuje wielu miastom. Bo te podatki rosną tylko i wyłącznie po stopień inflacji. Dokładnie tyle, ile minister finansów podnosi górne stawki w podatkach. Można, tylko proszę też pamiętać o tym, bo te podatki są powszechne. Płacą je wielkie sieci handlowe też. Zaprzestają się podnoszenia tych stawek. Udzielacie no, w pewnym sensie państwo ulgi wszystkim, czyli tym dużym sieciom handlowym też. Jakbyśmy spojrzeli na wolumen, wymiar takiego podatku od dużych sieci i od mniejszych przedsiębiorstw, to jednak większe korzyści odniosą te duże sieci. Że generalnie podatki i stawki to nie są specjalnie selektywne narzędzia wsparcia przedsiębiorców. No, chociażby z tego powodu, że one się rządzą bardzo twardymi regułami prawa. Prawo podatkowe jest jednym z najtrudniejszych elementów prawa administracyjnego. To wszystko rozumiem i ja też przyjmuję to, co państwo mówią odnośnie wsparcia przedsiębiorców i tej potrzeby. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że poza tą uchwałą istnieje jeszcze cały system, który bez tej uchwały może być używany. Zresztą był używany cały czas. Dziękuję. Jeszcze zupełnie do tej tutaj mojej ocenie prawdziwej informacji pana radnego Kościńskiego, że tutaj wszyscy uciekają z tej stropki. Znam bardzo wiele pozytywnych przykładów ludzi, którzy tutaj wracają, panie radny. Przykładem choćby z podwiadania pani Dani, pana Ciro na rynku, którzy są zakochani w tym mieście, którzy cały czas się dopytują, który obiekt będzie można dalej zakupić na gastronomię, ponieważ oni tutaj obserwują, że tutaj z roku na rok coraz więcej turystów, coraz więcej imprez na rynku się dzieje, coraz więcej osób tutaj przyjeżdża. Przykładem jest choćby pani Magda z panem Arturem, którzy ostatnio otworzyli tutaj biuro turystyczne na ulicy Starej, którzy pracowali w Warszawie, w Bydgoszczy, pochodzą z Grudziądza i tutaj wrócili, bowiem bo tutaj im się podoba, bo widzą, że coś się dzieje. Kolejny przykład, no, skorzystam, nie wiem, nie było kryptoreklama, z jednego zakładu fryzjerskiego w Starym Mieście. I pani mówi, panie prezydencie, rzeczywiście, no mamy trudności. Mamy chwilowe zmniejszenie ilości klientów, ale widzimy, jak będzie pięknie. Nam się to podoba, my to wytrzymamy. Ponieważ będzie pięknie, będą tutaj ludzie chodzić, będą tutaj zaglądać i tak to wygląda. No, szanowni państwo, no, kiedyś za Stare Miasto trzeba było się zabrać, aby było pięknie, najpierw niestety trzeba to zburzyć i to naprawić. Zakończyliśmy modernizację ulic na Starym Mieście. W tym roku zakończymy modernizację sieci tramwajowej. W kolejnych latach będziemy modernizować kolejny etap rewitalizacji obszaru Starego Miasta. Myślę, że to będzie w pierwszej kolejności ulica Spiszowa, a równolegle miejskie przedsiębiorstwo gospodarki i nieruchomości. Systematycznie, ale każdego roku kilka kamienic właśnie w Starym Mieście pięknie modernizuje i należy jeszcze nie zapominać o rewitalizacji Góry Zamkowej, która również ma wpływ na to, co tutaj się dzieje. Pan prezydent na początku sesji wspominał o szeregu imprez, o majówkach, o tym choćby, co będzie w najbliższym tygodniu, będzie kino letnie, tak? Będą tu różne występy, będzie się na trawie, będzie trawnik cały czas tu właśnie na Starym Mieście od wielu lat. Organizujemy różne imprezy i wydarzenia kulturalne, aby właśnie tutaj coś się działo. Dziękuję bardzo. Druga wypowiedź, pan wiceprzewodniczący Czepek, proszę. Taki, że w imieniu miasta
majątkiem miejskim zarządza spółka miejska MPGR. I właśnie większość tych pustych lokali, które mamy na Starym Mieście, są to lokale w zarządzaniu MPGR. I myślę, że mamy jakby za mały wpływ na to, jak elastycznie potrafi zachować się szef spółki MPGR. Myślę, że mamy za mały wpływ na to, żeby go jakby zmobilizować do tego, żeby zarządzał tą spółką nowocześnie, kiedy widzi, że straty są wymierne, ponieważ jeżeli lokal jest wynajęty dzierżawcy, to on ma straty, prawda? I te straty, jeżeli to się ciągnie latami, ilość lokali się zwiększa, to czy tam nie ma zdrowego rozsądku, żeby coś zrobić w tym względzie? To jest tylko czyste wyliczenie finansowe. Pan skarbnik doskonale umie liczyć i to są wielkie, wielkie straty. Tylko w zasadzie dochodów do MPGR-u. Natomiast nie mówię o tych stratach ludzkich, stratach poszczególnych przedsiębiorców. Nie mówię o tym, jak wygląda Grudziądz pusty, jak wygląda Grudziądz, gdzie na rynku głównym mamy Ciupolandy. Prawda? To jest to, co my bronimy od lat, a wy nie chcecie tego przyjąć do siebie. Że coś teraz z tym zrobić. Na temat przebiegu pracy z uchwałą i o tym, co wspominałem przed chwilą, że była wykonana inwentaryzacja. Szacujemy, że na Starówce mamy około 180 lokali, z czego około 14,5% to są pustostany, 26 lokali. To było wykonywane w kwietniu bieżącego roku, być może dzisiaj. Może być mniej, może być więcej, nie wiem, ale to jest mniej więcej sprzed miesiąca. Najwięcej pustostanów z tych 26 lokali znajduje się przy ulicy Długiej, na rynku przy ulicy Starej, a 1/4 raptem z 26 lokali, czyli to jest około 7 lokali, czy też 8, stanowi własność miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki nieruchomościowej. Wielokrotnie na tej sali również mówiliśmy o tym, w jaki sposób MPGR zarządza swoimi lokalami. Ja również mógłbym panu w tej chwili podać kilka przykładów właśnie osób pozytywnych, którzy wyprowadzili się z tych zasobów prywatnych, a wynajmują lokale w MPGN-ie, bo jest bardzo elastyczna rozmowa właśnie z tym panem prezesem na temat stawki czynszu, na temat tego, co można zrobić, na temat zakresu remontów, które wykonuje MPGN wcześniej, żeby kogoś tam wprowadzić. Więc tutaj, panie radny, myślę, że pan jednak nie mówi prawdy. Dziękuję bardzo. Czy widzenia tej rzeczywistości? Wydaje mi się, że ja mam mój poziom widzenia bardziej zbliżony do poziomu widzenia handlowców, którzy zakończyli działalność. Może złego słowa użyłem, upadłość, bo od strony formalnej nie chciałem tutaj tego nazywać dość prawidłowo, ale zakończyli swoją działalność z wiadomych względów. Też ze względu na źle realizowaną modernizację, ze względu na brak klientów, na płatną strefę parkowania, na wysokie stawki w tej płatnej strefie parkowania, na trudności właśnie w ogóle w parkowaniu, bo to są kwestie bardzo ważne. To, co powiedziałem dużo wcześniej, czyli jak istotna jest nieodpłatny parking przy centrach Starego Miasta, bo dojazd do tego miasta to jest tak bardzo ważne, bo to niestety, ale dzisiejszych klientów, potencjalnych klientów, także turystów, będzie zniechęcało do korzystania z tych też obiektów, placówek, które są zlokalizowane, ponieważ są to duże utrudnienia, tak jak pan podkreśla i wie doskonale, że najłatwiej i najtaniej jest dzisiaj stanąć przy markiecie i tam się dokonuje zakupów. To jest rzecz bardzo ważne, dlatego z tym się też nie zgodzę. Oczywiście uważam, że wszystko powinniśmy zrobić, aby ta Starówka odżyła na nowo. No mam jeszcze wielką nadzieję, ale jeżeli nie będzie to sprzężone z dogodnymi warunkami parkowania pod względem finansowym i pod względem zabezpieczenia miejsca, a także mam takie wątpliwości, jakie różnice w stanie prawnym są między tym, co funkcjonuje bez tej uchwały, a tym, co po tej uchwale. Chodzi mi o to, że robimy pewne ulgi i jak daleko te ulgi są zaawansowane, no nie ma takiego obrazu. To chciałbym ewentualnie powiedzieć. Czy nie było żadnych ulg w tej strefie ekonomicznej? A jeżeli tutaj dostanę odpowiedź, to wtedy ewentualnie zrobiłem. I trochę szerzej jeszcze bym prosił na ten temat. Dziękuję bardzo. Co roku 2013, już nie pomyliłem, w którym roku jesteśmy. Proszę zwrócić uwagę, że przestały obowiązywać
stare rozporządzenia Komisji Europejskiej, a muszą obowiązywać nowe rozporządzenia. Jeżeli chodzi o pomoc de minimis, jak pan prezydent wspomniał, już jest rozporządzenie Komisji Europejskiej i można już wywoływać nowe uchwały na nową perspektywę 2014-2020. Komisja Europejska nie wydała jeszcze rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej, bo jesteśmy w uchwale nie dotyczącej pomocy de minimis, tylko pomocy regionalnej. Natomiast niejako przedłużeniu uległo obowiązywanie starego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej i naszego krajowego rozporządzenia, które jest w ślad za tym. Jak pan prezydent objaśniał, ta uchwała jest przywoływana w gruncie rzeczy na miesiąc. Tak? Ona po miesiącu zgaśnie, zresztą ona jest to wprost wynika z treści uchwały, ponieważ opiera się o stan prawny, który 30 czerwca też zgaśnie, tak? O krajowe rozporządzenie, które zgaśnie. I związana jest z zainteresowaniem inwestora, który w strefie no, planuje, zamierza, czy przymierza się do tego, żeby inwestować i chce skorzystać z pomocy regionalnej opartej jeszcze o stary stan prawny. Tak? Do 30 czerwca taką możliwość, o ile oczywiście ta uchwała wejdzie w życie, nadzór ją dopuści do tego, żeby weszła w życie, no to w tym momencie będzie mógł skorzystać. Różnica pomiędzy tą uchwałą a tamtą uchwałą, poza kilkoma redakcyjnymi kwestiami, to jest tylko i wyłącznie okres, jaki ma przedsiębiorca, bo uchwała dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców, na to, żeby dopełnić warunku powstania nowej inwestycji. W starej uchwale były 3 lata, w tej uchwale, którą Państwo macie w projekcie, jest lat 5. Znaczy uchwała działa w ten sposób, że przedsiębiorca zgłasza zamiar korzystania ze zwolnienia i w momencie zgłoszenia tego zamiaru rozpoczyna piec pewnego rodzaju termin. I tym terminem pierwszym jest 3 lata na, a czy było 3 lata, obecnie w tym projekcie uchwały jest 5 lat na zakończenie nowej inwestycji, po czym jest jeszcze 1,5 roku na osiągnięcie stanu deklarowanego stanu zatrudnienia. Tak, ta uchwała składa się z 2 warunków złożonych. Po pierwsze, przedsiębiorca musi ponieść konkretny nakład inwestycyjny, a po drugie musi osiągnąć określony stan zatrudnienia. Uchwała dość precyzyjnie w załącznikach podaje algorytm wyliczenia tych wszystkich parametrów po to, żeby można było z tej uchwały skorzystać. Z tej uchwały korzysta jeden podmiot obecnie, no to też nie jest żadna tajemnica, bo korzystanie ze zwolnień i ulg, uchwały to zwolnienia, a ordynacja podatkowa to ulgi, jest jawne. Tak? Podlega wyłączeniu spod tajemnicy skarbowej i dane dotyczące, jakie podmioty korzystają ze zwolnień i ulg, są publikowane, no bo tak ustawa o finansach publicznych zniosła właśnie tą tajemnicę skarbową. Jest to rozpan, to znaczy mówię potocznie, nie wiem jak brzmi, znaczy tak z głowy nie przytoczę Państwa, jak brzmi prawidłowa firma tej spółki, ale wiemy o jaki podmiot chodzi, tak? I teraz tak, uchwała gaśnie, natomiast ten, kto dopełni warunków tych wstępnych korzystania z tej uchwały do momentu jej wygaśnięcia, korzysta z praw nabytych. Tak? Jeżeli ja się zgłosiłem 2 lata temu, zadeklarowałem, że będę skorzystał, no na przykład 5 lat, tak, bo spełnię określone parametry, to pomimo, że uchwały już nie będzie, to ten, kto dopełnia warunki tego aktu, który nie istnieje, korzysta z ochrony takiej prawnej, tak, prawa nabytego. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że perspektywy unijne są 6-letnie, tak, czy 5-letnie, natomiast uchwały dają zwolnienie na lat 10 na przykład, tak, więc z automatu musi być to ochrona praw nabytych, bo nie dałoby się podjąć uchwały, a czy nie dałoby się wywołać zwolnienia dłuższego niż okres obowiązywania perspektywy. No i tak pokrótce tyle, chyba że pan może radny jeszcze, a pan przez zupełnie. Jest to firma Rossmann Supermarkety do Gdynia Polska Spółka z o. I ona korzysta z tej starej uchwały, jaką skarbnik wspomniał, która obowiązywała do 31 grudnia ubiegłego roku. Było to na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 24 czerwca 2009 roku. Wtedy taki pakiet uchwał Państwo przygotowaliście. On obowiązywał do końca roku. I też wtedy było to związane z zainteresowaniem inwestora, jaki wtedy był właśnie Rossmann, chęcią zainwestowania w Grudziądzu. W tej chwili
mamy zainteresowanych inwestorów, którzy chcieliby w naszej strefie ekonomicznej zainwestować, pobudować swoje nowe zakłady i zatrudnić kilkaset osób. Z oczywistych względów, no nie mogę Państwu ujawnić nazw jeszcze, o to bardzo proszę zarządy tych spółek. Natomiast myślę, że w czerwcu powinniśmy się już dowiedzieć, o kogo chodzi, jakie przedsięwzięcie zamierza w naszej strefie ekonomicznej pobudować. To, co, o czym Pan Skarynk nie wspomniał, to to, że dlaczego taki też pośpiech, dlaczego prośba tych inwestorów, aby to jeszcze było w czerwcu, ponieważ poprzednia perspektywa unijna dawała dla województwa kujawsko-pomorskiego intensywność 50%, tak zwaną dla przedsiębiorców. Co to oznacza? Że oni na przykład inwestując 100 milionów złotych, te 50 milionów, czyli 50% mogli jakby sobie odliczać, czy liczyć do pomocy publicznej. Od 1 lipca bieżącego roku wchodzimy już zgodnie z przepisami unijnymi w nową perspektywę unijną i intensywność kujawsko-pomorskim spadnie do poziomu 35%. Stąd też jakby taka prośba ze strony tych inwestorów, aby to jeszcze uchwalić na tej dzisiejszej sesji, aby ta uchwała, przy czym też mówimy, że jest ryzyko, że ona tak naprawdę może nie wejść w życie, bo wszystko będzie zależeć jeszcze od organu nadzorczego, jakim jest wojewoda, musi tę uchwałę sprawdzić i musi ją opublikować, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa jeszcze 14 dni, zanim ona wejdzie w życie, więc tak naprawdę no, spodziewamy się, że to prawdopodobnie będzie ona obowiązywać zaledwie przez 7, może 10 dni, ale to wystarczy, aby ci inwestorzy zainteresowani, nie wiem, czy to będzie jeden, czy więcej, aby spróbowali się jeszcze zgłosić do nas, złożyć wnioski zgodnie z tymi załącznikami do uchwały i zwolnić się na okres kilku lub też maksymalnie 10 lat z podatku od nieruchomości. Mówię, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca była luka pełna. Po prostu stara uchwała nie obowiązywała i nowa jeszcze nie, no bo też nie wiemy jeszcze, jakie te przepisy będą po 30 czerwca. Ale czy panowie nie obawiacie się, państwo radni, czy nie obawiacie się, że tutaj w tym wypadku wywołujemy uchwałę pod konkretną firmę? Jest zainteresowanie, zmieniamy przepisy podatkowe. Czy w tym wypadku nie naruszamy jakichś zasad równego dostępu do rynku? Ponieważ no, gdyby ta uchwała obowiązywała na przykład od stycznia, lutego, przez dłuższy okres czasu, być może, że zainteresowanie innych firm też by było. Tutaj no, bynajmniej u mnie nasuwają się pewne jakieś takie wątpliwości w tych dwóch, no w tym jednym aspekcie równego dostępu firm do rynku i tutaj jakieś takie niebezpieczeństwo, to bynajmniej jakiejś takiej transparentności wprowadzanych przepisów. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Uchwalicie Państwo, to każdy, kto będzie chciał w czerwcu złożyć wniosek, będzie mógł z tej uchwały skorzystać. Problem jest taki, że ta perspektywa unijna skończyła nam się 31 grudnia ubiegłego roku. Komisja Europejska nie dała nowych dyrektyw. Jak ta pomoc publiczna, ta regionalna ma wyglądać w nowej perspektywie? Natomiast istnieje prawna możliwość, aby tego typu uchwały do końca czerwca z terminem obowiązywania uchwalić. I z tego po prostu korzystamy. Skorzystało z tego kilka gmin w Polsce, między innymi gmina Września, która spodziewa się nowej inwestycji właśnie Volkswagena w zakresie produkcji samochodów dostawczych. Podobną uchwałę również uchwalili miesiąc temu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Nie. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego budżetu partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku. Jest to inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych. Czy jakieś pytania
Czy przystąpimy do głosowania? Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, z uwagi na nieobecność na dzisiejszej sesji Pana Radnego Macieja Grząskiego, który pilotuje całą sprawę, pozwolę sobie powiedzieć krótko, jakie są zmiany odnośnie tej uchwały w lutym bieżącego roku. Jest jedna drobna zmiana porządkująca, która zmienia nazwę z Rządowego Budżetu Partycypacyjnego Gruziądza na Gruziąski Budżet Obywatelski, z uwagi na to, że lokalne media promując ten projekt i informując o poszczególnych etapach realizacji tego budżetu, nazywało właśnie Gruziąski Budżet Obywatelski. To jest powszechnie w Polsce używana nazwa, więc my też wrócimy do tej nazwy Gruziąski Budżet Obywatelski. Natomiast istotną zmianą jest zmiana porządkująca, czyli tak zwany harmonogram. W związku z tym, że oczywiście w czasie to się wszystko troszeczkę przesunęło, niektóre etapy wydłużaliśmy. Musieliśmy też w rozdziale 6, w paragrafie 6 zmienić ten harmonogram. Natomiast tutaj jedno takie pytanie, ponieważ w paragrafie 6, w punkcie 7, tak jak omawialiśmy poprawki, Panie Prezydencie, realizacja zadań zgodnie z kolejną poprawką, którą zaraz scharakteryzuję, powinien być lipiec 2014 do i lub grudzień 2015 roku. Tak? Także tutaj w tym punkcie 7 paragrafu 6 zmienimy, tak? Czyli lipiec 2014, grudzień 2015. I właśnie ta najważniejsza poprawka, z uwagi na to, że już w momencie przyjmowania wniosków po pierwszych dwóch tygodniach okazało się, że wiele wniosków do budżetu obywatelskiego będzie dotyczyło infrastruktury. Infrastruktura, jak Państwo wiecie, wymaga procedur administracyjnych, takich jak przede wszystkim opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę i potem realizacja. I w związku z tym, że poprzednia uchwała podjęta przez nas w lutym tego roku dawała tylko na realizację tych zadań pół roku, bo wtedy takim graniczym terminem realizacji tych zadań to było 31 grudnia 2014 roku. No, część tych zadań, które zgłosili mieszkańcy, musielibyśmy odrzucić już na etapie tej weryfikacji formalno-prawnej, która się aktualnie rozpoczęła. I żeby tego uniknąć, ponieważ to są bardzo ważne projekty, bardzo, bardzo nas cieszą, żeby były takie wpłynęły, ta właśnie zmiana, że pozwolimy na realizację tychże projektów infrastrukturalnych także w przyszłym roku. Czyli w tym roku rozpocznie się wyłanianie projektantów tychże przedsięwzięć i być może już wniosek o pozwolenie na budowę, natomiast w przyszłym roku wykonawcy wejdą na plac budowy i czy remonty tych chodników, czy budowę nowego oświetlenia, czy budowa miejsc parkingowych zostanie wtedy zrealizowana. Także te trzy poprawki do uchwały podjętej w lutym wnosimy. Jeszcze bardzo przepraszam, Pan jeszcze w imieniu grupy radnych składa autopoprawkę. Tak, jeszcze autopoprawka. Tak, 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 doprecyzować, żeby każdy sobie już tutaj. Szanowni Państwo, na stronie 5 tego projektu, w rozdziale 6, w paragrafie 6, punkt 7, realizacja zadań, bardzo prosiłbym, żeby podprawić lipiec 2014 do grudzień 2015. Czyli lipiec 2014 do grudzień 2015. Do grudzień 2015. Tak jest. Bardzo prosimy o przystąpienie. A czy tutaj ma inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych? Jeszcze musi być zgoda. Tak, Panie Prezydencie, proszę. Znowu się zabrać. Prezydent Grudziądza wnosi autopoprawkę do projektu uchwały, bo mimo tego, że złożono przez grupę radnych, ale wprowadzane do porządku obrad przez prezydenta Grudziądza na podstawie artykułu 21 ustawy o samorządzie gminnym, wnoszę poprawkę, aby w rozdziale na stronie 5, w rozdziale 6, harmonogram działań, w paragrafie 6, podpunkt 1, punkt jeszcze 7, realizacja zadań, zapisać właśnie, tak jak Pan Radny Michał Czepek wspomniał, lipiec 2014, grudzień 2015. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, mam takie pytanie. Fundusz Obywatelski w wysokości 2 milionów złotych był planowany pierwotnie rok 2014. Czyli teraz mam rozumieć, że 2 miliony złotych jest na połowę tego roku i na przyszły cały rok. Czyli w przyszłym roku nie będzie dodatkowych pieniędzy na ten fundusz? Ale to może jaśniej, żeby zrozumieć. Czyli bardzo proszę. Napisane jest, że w edycji jest 2 miliony złotych. Proszę zwrócić uwagę, po pierwsze, to nie jest budżet. To
to są konsultacje. Na te konsultacje w konsensusie no, Rada uchwaliła, pan prezydent zgłosił, oczywiście inicjatywę radnych, jest 2 miliony złotych. Proszę nie patrzeć na to, jak na uchwałę budżetową. Skoro zostaną wyłonione projekty i one przejdą głosowania i będą ważne z punktu widzenia ich realizacji, to ich łączna suma nie powinna przekroczyć 2 milionów złotych bez względu, w jakich latach się odbędą. W pierwotnej wersji miał być to tylko rok 2014. Jeżeli wejdzie poprawka, to będzie to rok 2014 i 2015. Oczywiście my będziemy musieli zapewnić taką sprawozdawczość dla Państwa, żeby było wiadomo, ile te wszystkie projekty kosztowały. Ja dlaczego powiedziałem, nie powinny przekroczyć, bo proszę zwrócić uwagę, że do momentu zakończenia tak naprawdę tych zadań nigdy nie jest wiadomo, jaka będzie ich kwota, o czym też wielokrotnie dyskutowaliśmy, że nawet postępowania przetargowe jakby nie decydują, mogą być jakieś roboty dodatkowe i różne rzeczy. Także w tym sensie to nie przekreśla ani w żaden sposób nie koreluje ani nie koliduje, jak rozumiem, z Państwa inicjatywą, która jest pewnie podtrzymywana przez Państwa, że ma wejść już nowa uchwała, która będzie mówiła o takim cyklicznym budżecie obywatelskim i, bo to jest pilotaż cały czas, tak? Czyli proszę nie patrzeć też do końca na to, jako na budżet, w takim rozumieniu jak uchwała budżetowa, tylko na konsultacje społeczne, które mają zarezerwowaną dla tych konsultacji pewną pulę środków już po wejściu tej poprawki, nie tylko w roku 2014, ale też w roku 2014 i 2015. Czy to będzie połowa tego, też nikt nie wie. Bo nie wiadomo, mogą wygrać same takie przedsięwzięcia, które będą mogły być zrealizowane w 2014, wtedy tak to się zakończy. Panie skarbniku, czy w 2015 roku również jest planowany budżet na inicjatywy obywatelskie? Tak. Mamy plan, mamy budżet. Budżet będziemy procedować na jesień tego roku. No pamiętajmy, 16 listopada bieżącego roku odbędą się wybory samorządowe. Możemy mieć nową Radę Miejską, nowego prezydenta, więc nie odpowiemy panu radnemu, to będzie w kolejnych latach. Tak? Wszystko ocenią wyborcy 16 listopada bieżącego roku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, do pana skarbnika. Czy ja się mylę? Czy w budżecie na 2014 rok jest te 2 miliony zagwarantowane, czy ich nie ma? Panie skarbniku, wielokrotnie mówiliśmy, że nie utworzyliśmy rezerwy celowej na poziomie budżetu, tak? Ponieważ nie wiadomo, jaką tą rezerwę, tak? Znaczy w ogóle były wątpliwości, czy wolno utworzyć rezerwę celową na zadania, których charakteru nie znamy. Ponieważ remont to jest wydatek bieżący, a modernizacja to jest wydatek majątkowy. Tak? My to zrobiliśmy trochę inaczej, jak Państwo sobie przypominacie. Pan prezydent złożył takie oświadczenie, które ja kontrasygnowałem, że do 2 milionów, tak, wprowadzimy. Proszę zwrócić uwagę, panie radny, że ma pan harmonogram pierwotnej uchwały, w którym jest wpisane miesiąc czerwiec wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej w ogóle. Tak jest zapisane w uchwale. To się nic w tym zakresie nie zmieniło. Dziękuję. Natomiast, szanowni państwo, radnym przede wszystkim wszystkich opcji, tak? I Platformy, i Słynnego Grudziądza, PiS-u, Ruchu dla Grudziądza, SLD i Radnym Niezależnym należą się serdeczne podziękowania za to, że państwo pełniliście dyżury konsultacyjnych do końca kwietnia. Serik spełniał wnioski, no i należy wam się informacja jako pierwszy, że do Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 wpłynęło 112 wniosków. Więc to jest naprawdę dużo przyrostu naszego oczekiwania. I najbardziej aktywnym osiedlem w Grudziądzu pod względem, z okręgiem pod względem wniosków do budżetu obywatelskiego był okręg złożony z osiedla Rząsk i z osiedla Miszek. Także brawa serdeczne tych mieszkańców, ale dla wszystkich tych osiedli. Najmniej wpłynęło w obrębie Starego Miasta, bo to były tylko 4 wnioski, ale też bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Wniosków wpłynęło. I tutaj mogłabym pogratulować mieszkańcom Grudziądza tej aktywności. Myślę, że w przyszłym roku będzie tych wniosków jeszcze więcej. Ewentualnie jeszcze chciałabym się dowiedzieć, jak będzie wyglądało głosowanie nad wnioskami. Uchwałę pan prezydent ma wydać zarządzenie dotyczące trybu, metod, formy środków głosowania.
po konsultacjach, bo konsultujemy właściwie wiele rzeczy ustawicznie. Na razie obowiązuje pogląd taki, że głosowanie będzie miało charakter tradycyjny. Czyli będzie to głosowanie osobiste, tak, poprzez osobiste stawiennictwo się w punktach. No minimalna sieć punktów to są punkty konsultacyjne, które były do tej pory czynne. Może mogą być też, mogą to być też więcej niż tylko punkty konsultacyjne. Na przykład może to być miejsce w Alfie, także wykorzystane do głosowania. I oczywiście tradycyjną metodą są też, jest głosowanie przez pocztę. Bo ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od konwencjonalnych wyborów, te wybory nie mają charakteru tajnego, one są jawne. Czyli trzeba się z imienia i nazwiska zadeklarować, ponieważ brak możliwości identyfikacji osoby wyklucza możliwość identyfikacji okręgu, w którym ta osoba zamieszkuje, no i sprawdzenia, czy jest po prostu osobą uprawnioną. Także na razie wchodzi w grę konwencjonalne. My z różnymi podmiotami dyskutujemy. Mieliśmy ostatnio wizytę takiego podmiotu, który się profesjonalnie zajmuje systemami do budżetu obywatelskiego. Myślę, że na takie pogłębione spotkanie z Radą i z przedstawicielami przynajmniej Rady Urzędników umówiliśmy się na koniec czerwca i tam by już wchodziła w grę rzeczywiście możliwość głosowania elektronicznego, ale jest naprawdę dość złożona przez jeden. Przede wszystkim podpis elektroniczny, identyfikacja osoby. Budżety obywatelskie, które funkcjonują w Polsce, no, charakteryzują się jednak tym, że tam, gdzie umożliwiono te formy elektroniczne, no, takie nowoczesne, czy przynajmniej tak postrzega je za nowoczesne, one rodzą pewnego rodzaju problemy, niestety problemy do spraw karnych włącznie, tak? No, bo posłużenie się, tak jak ja bym zadeklarował, że się za kogoś, no to jest trochę tak poświadczanie nieprawdy, a my byśmy w tej edycji, to jest edycja pilotażowa, chcieli takich sytuacji uniknąć, to po pierwsze. Po drugie też widzimy taki aspekt takiej mobilizacji, tak dobrze poszło z wnioskami, to może też tak będzie dobrze, że osoby, które będą chciały brać udział w głosowaniu, przyjdą osobiście, bo to jest też jakiś efekt aktywizacji. Wiadomo, jak jest z frekwencjami na wyborach. Więc na razie tak wydaje nam się, że będzie to wyglądało, bo zarządzenie musi powstać niebawem. Kiedy będzie głosowanie? Głosowanie będzie w ostatnim tygodniu czerwca i będzie trwało cały tydzień roboczy i dwa dni, znaczy cały tydzień, tak? 7 dni, 5 dni roboczych i 2 dni nierobocze. I jeszcze na koniec, ponieważ Państwo złożyli wiele podziękowań, ponieważ mi przyszło przewodniczyć zespołowi, ja chciałbym jeszcze jednej grupie uczestników tego projektu podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować wolontariuszom. Wprawdzie ja tylko skromnie, nieoficjalnie. Myślę, że oficjalne podziękowania dla wolontariatu będą trochę później. Myślę, że to jest jeden z elementów projektu, który się naprawdę udał u nas bardzo dobrze. Dziękuję. Słuchając tej dyskusji, może zostałem zaskoczony, ale no może powtórzę się jakimiś słowami prezydenta Malinowskiego, który wielokrotnie, gdy podobne inicjatywy były, wychodziły tutaj od radnych, zawsze w jakiś sposób hamował takim stwierdzeniem, że jeżeli mamy wspaniały pomysł, chcemy go zrealizować, to na niego są potrzebne środki. Więc jeżeli w budżecie nie mamy przewidzianych tych środków, to musimy znaleźć te środki w budżecie. Czy Państwo radni już wiedzą, gdzie będziemy chcieli? Komu będziemy zabierali środki, żeby wygospodarzyć te 2 miliony złotych? No właśnie, no ja coś tutaj nie rozumiem, bo jeżeli w budżecie nie mam tych środków, to znaczy, że na budżet roku 2014 musimy te środki znaleźć na pokrycie tej inicjatywy obywatelskiej, która tak wspaniale zadziałała, i jeżeli ich nie ma, to musimy je znaleźć. Gdzie będziemy cięcia robili? W tym miesiącu dokonują się zmiany po stronie dochodów i wydatków. Ja to wiem. Tak, dokładnie Pan Rada doskonale o tym wie. Tak również w tym roku się dzieje. Jesteśmy po wielu różnych przetargach, gdzie nie w niektórych zadaniach mamy oszczędności, gdzie nie gdzie musimy dołożyć środki. Stąd też na każdej sesji zawsze robimy te zmiany. Cały czas zaskakuje nas, czy to Ministerstwo Finansów, czy to choćby ostatnio to, co Pan Prezydent powiedział, dzisiaj na sesji otrzymaliśmy subwencję rezerwy ogólnej na remont ulicy Gdyńskiej 214 tysięcy złotych. W zeszłym miesiącu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zdobyliśmy kilka set tysięcy na prace związane z ochroną środowiska, więc cały czas różne rzeczy się zmieniają. Również, tak jak pan skarbnik wspomniał, część z tych zadań, ponieważ większość, tak pan radny Michał Czepek powiedział, zadań zgłoszonych mają jednak charakter inwestycyjny, na które wymagane jest szereg różnych pozwoleń, które należy dokonać, więc one najprawdopodobniej przejdą na rok przyszły. Więc edycji budżetu, który będziemy jesienią procedować, one już będą w imieniu nazwiska nazwane. Nie jesteśmy w stanie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dzisiaj konkretnego zadania inwestycyjnego, gdzie wrzuca na tak zwane rzeczy nieprzewidziane, jakieś klęski żywieniowe, nieświadome żywiołowe, przepraszam za pomyłkę, na różne zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie po prostu przewidzieć. Natomiast pan prezydent zapewnił, że tego typu środki będą zagwarantowane przy kolejnych zmianie. My też pamiętajmy państwo, że czekamy na różne dodatkowe zwiększenia z projektów unijnych, które realizujemy. Spodziewamy się, że również te środki powinny jeszcze wpłynąć w tym roku do budżetu miasta. Natomiast część zadań, które mieszkańcy zgłaszają, już są w budżecie, w różnych paragrafach umieszczone. Proszę zwrócić uwagę, że mamy choćby w budżecie zarządu dróg miejskich takie zadanie jak remont, na przykład remonty cząstkowe ulic, czy remonty cząstkowe chodników. Więc te środki już w budżecie są zapisane. Tam jest kwota, nie wiem, chyba z 1,5 miliona, czy 2 miliony. I dzięki wskazaniu mieszkańców, dzięki głosowaniu danych dzielnic, jeżeli na przykład ktoś będzie chciał fragment chodnika zbudować z miejsca A do miejsca B, więc te środki, jak to w budżecie, już są zagwarantowane pod paragrafem związanym właśnie z zarządem dróg miejskich. Czy też z innego paragrafu związanego na przykład, czy to z edukacji, gdzie mamy wyposażenia różnych szkół, nie wiem, jakie wnioski były, ich akurat nie oglądałem, czy też z przestrzenią publiczną, z ochroną środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej na Środowiska. Tego typu środki już po prostu są. Więc one będą dedykowane tym zadaniom. A tak jak wspomniałem, bardzo budżet jest dynamiczny, co miesiąc go zmieniamy, bo co miesiąc dowiadujemy się albo dodatkowych środkach, albo dodatkowych wydatkach, które należy ponieść, a nie można było ich przewidzieć, tworząc budżet na jesień ubiegłego roku. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz będziemy przechodzili do interpelacji, następnie zapytań. Pozwolę sobie tylko dwa komunikaty z uwagi na to, że często też Państwo w trakcie zapytań się zwalniacie. Jeszcze dzisiaj jest możliwość zapisania się na wyjazd do Starkurzewa 5 czerwca. Trzeba się zgłosić do pani kierownik Signerskiej. W dniu dzisiejszym będzie podstawiany autobus. W związku z powyższym pani musi wiedzieć, ile osób jest zainteresowanych, to było zapiszenie od wodociągów. No i drugi taki krótki komunikat. Bardzo bym prosił o pozostanie po sesji Komisji Edukacji na 5-10 minut. Dobrze? I teraz przechodzimy do interpelacji. Odpowiedź na interpelację otrzymali radni, pan radny Krzysztof Kosiński i pani radna Małgorzata Soska-Neumann. Czy coś państwo chcieliście się ustosunkować? Bardzo proszę, pani radna. Tak. Dziękuję, panie przewodniczący szkoły podstawowej, żeby ją przekazać, te sprawy własnościowe nie są uregulowane. Samorząd jest opieszały, uważam, w tej dziedzinie, bo tam jeszcze inne przypadki tego rodzaju. Miał szansę je uregulować już paręnaście lat temu, tego nie uczynił, w związku z tym to teraz ciągnie się i nie można właśnie takich konkretnych inwestycji czy konkretnych działań podejmować. Dziękuję. Nie radnie otrzymałem dwie odpowiedzi na interpelację, ale na wstępie chciałbym prosić jeszcze o odpowiedź na jedną z interpelacji, która dotyczyła zainstalowania oświetlenia przy ulicy Pocztowej od dnia dzisiejszego. Nie otrzymałem odpowiedzi, ale ta wymagała konsultacji z wykonawcą zadania.
sesji, przypomnę, pierwsza dotyczyła budowy sali gimnastycznej w Miszku. Oczywiście nie jestem zadowolony z tej odpowiedzi. Uważam, że jest to niewypełnienie deklaracji przedwyborczej pana prezydenta i też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, potrzeb tej szkoły, potrzeb dzieci, co się tam pisze. W dalszym ciągu rodzi to potworne utrudnienia organizacji zajęć wychowania fizycznego, jest powodem przeziębień dzieci, zmęczenia, okresy zimowe, prawda, dzieci muszą przechodzić zajęć na hale itd., itd. Nie jestem usatysfakcjonowany, ponieważ to, co państwo zrobiliście, te aplikacje, ośrodki, PRPO, co do pozostałych funduszy, w ogóle nie wnioskowaliście, no nie rokują w najbliższej perspektywie budową takiej sali gimnastycznej, co jest rzeczą nie do zaakceptowania przez mieszkańców osiedla Miszek. Myślę, że nawet nie przyjęcie dzisiaj tej odpowiedzi nie będzie skutkowało żadnym tutaj konkretnym działaniem, żadnymi konsekwencjami. Co do budowy tej sali w najbliższym czasie, dlatego sobie darujemy i pozostawimy to pewnie już na nową kadencję, bo tak pewnie będzie trzeba to, ten temat ponownie po wyborach ułożyć i dochodzić tej kwestii. Co do drugiej odpowiedzi odnośnie budowy targowiska na terenie osiedla Miszek. Przypomnę, że już jesteśmy u schyłku miesiąca, mamy koniec miesiąca. Pan prezydent informował w piśmie, że będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w aspekcie konkretnego już wykonawstwa, konkretnych prawda, wskazań przez mieszkańców, jak oni sobie wyobrażają to miejsce na terenie osiedla. Będą mogli zgłaszać uwagi, dlatego prosimy o określenie terminu tego spotkania. Jestem też bardzo zainteresowany jako radna, przede wszystkim mieszkańcy, ponieważ rozmawiam z nimi na ten temat. To są miejsce, które będą się w przyszłym tygodniu. Data jest już znana. Pan projektant jest przygotowany do rozmów wspólnie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów. W tym samym na portalu już jest informacja. Pani rzecznik, która to będzie dokładnie? 4 czerwca o 17 w Szkole Podstawowej w Miszku. Dziękuję bardzo. Interpelację chciałbym złożyć. Ruchomości i drugi wniosek ze Szkoły Podstawowej na osiedlu Miszek, jeżeli mówił Pan o rekreacji ruchowej i rozwoju ruchowym dzieci w Miszku. Stamtąd też wpłynął wniosek na taki wielki, prawdziwy bardzo zapach na terenie szkoły. Także takie dwa wnioski są w życiu obywatelskim. Jeżeli jest Pan także zainteresowany realizacją, to polecam. Na dwa wnioski można zagłosować. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałem złożyć interpelację oczywiście dotyczącą osiedla Miszek, ponieważ to, co się zdarzyło parę dni temu, a mianowicie tak zwana w cudzysłowie modernizacja nawierzchni ulicy Tarszańskiej, no woła pomstę do nieba. Odczytam interpelację, żeby nie przedłużać. Dotyczy wysypania grusu, czyli zmielonych odpadów budowlanych, wymieszanych ze śmieciami na terenie ulicy Tarszańskiej, na terenie osiedla Miszek. Zwracam się do pana prezydenta w tej interpelacji z zapytaniem o podanie przyczyny takiego marnotrawienia środków publicznych, środków miejskich na tak źle wykonane prace budowlane, których nie można nazwać ani modernizacyjnymi, ani naprawczymi, jedynie prasami wyzwalającymi złość u mieszkańców, a także o podjęcie jak najszybciej budowy nowej nawierzchni ulicy zgodnie z wykonanym projektem i dokumentacją zgodnie z zasadami. Rozpoczęta budowa nowych ulic w Miszku w kadencji 2002-2006 została prawie zaniechana po wygranych wyborach przez pana prezydenta. Pomimo wykonanej dokumentacji wydanych wtedy środków budżetowych na ten cel przez prezydenta Wiśniewskiego, dokończono tylko rozpoczęte na przełomie kadencji inwestycje. Składane deklaracje przez pana prezydenta, zarówno te zawarte w programie wyborczym, jak i te na spotkaniach z mieszkańcami, nie mówiąc o tych na piśmie, gdzie odpowiadał pan im i określał pan im terminy wykonania poszczególnych ulic, stały się tylko czczą obietnicą bez pokrycia, tak jak budowa sali gimnastycznej w Niszku. To, co się stało kilka dni temu, nie jest tylko marnotrawstwem pieniędzy miasta, ale także niszczeniem mienia właścicieli mediów, takich jak studzienki rewizyjne, te na przykład gazowe, uszkodzone, ale i te należące do wodociągów. Te do wodociągów zostały zasypane z utwardzeniem prawie wszystkie. Te od kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
hydranty, przyłączeniowe do posesji, wszystko to zostało zasypane. Wszystkie zostały zasypane bardzo grubą warstwą nawiezionego gruzu. Nawieziono po prostu setki ton odpadów budowlanych o bardzo grubej granulacji, jeśli tak można nazwać kawały betonu, połączone ze śmieciami i odpadami takimi jak styropian, PCV, drewno, metale i inne. Nawieziono bardzo grubą warstwę bez żadnych prac geodezyjnych, prostych wyliczeń co do poziomu, uniemożliwiając na stałe dostęp do poszczególnych mediów. Trudno to w ogóle jakoś nazwać. Może to tylko głupota, czy byle jakość. Nie podejrzewam innej argumentacji. W związku z powyższym wnoszę tę interpelację o budowę nowej nawierzchni ulicy Tarczańskiej i uważam, że to jedyna forma zadośćuczynienia mieszkańcom za tak długie i cierpliwe oczekiwanie na spełnienie pańskiej obietnicy deklaracji, bo słowo prezydenta musi mieć przecież wagę, musi mieć. Postawiałem sprawę dotyczącą ławek i urządzenia pozostałej części Parku Dziewięćdziesiątlecia, więc chcę podziękować za postawienie ławek, ale co dalej z tym terenem i mówiłem sobie to w sposób jaki zagospodarować. Wiemy, że część tego terenu została zabrana, wiadomo, na cel większy, jeżeli chodzi o zajezdnie i tak dalej. I teraz chodzi o to, że ławki są postawione, cztery, nic więcej i pytam się, co dalej z tym terenem będzie, ponieważ jak wiemy dokładnie, teren, jeżeli chodzi o plan, w 2010 roku warszawska firma robiła plan odnośnie zajezdni i wykarczowano tam drzewa. I ten plac został po prostu zlikwidowany celem wyższym, ale dalej pozostał teren do Górka, który jest dalej własnością miasta. No to tam postawiono do cztery ławki, dobrze, że już teraz postawiono i dalej należałoby zagospodarować ten teren, zrobić, żeby to wyglądało jakoś niewielki, ale park dla ludzi, którzy by mogli tam sobie odpoczywać. Dziękuję bardzo. Zostawczy dla tramwajów, jak i też wprowadzona nowa w tej chwili pętla autobusowa dla miejscowości z północnej części miasta. No oczywiście będzie uprzątnięty, będzie wysprzątany, będzie wygrabiony po zakończeniu inwestycji. No w tej chwili jest tam prowadzona inwestycja. Jest, ale pan radny pytał o dalszą część tego planu, tak? Więc tutaj jakby z jednej strony mamy teren inwestycji, no musimy poczekać, aż ona się skończy. W tej chwili tam z tego, co się będzie jeszcze wylewane, są mile z niebetonowe pod właśnie autobusy. Więc wykonawca no, chciałby jak najszybciej z tego terenu zejść, też go udostępnić, bo on jest całkiem fajny i przyjazny mieszkańcom. Natomiast no, ponad wnoszą po tutaj kilku ławek, o czym pana radnego na piśmie poinformowaliśmy, że tam już zostały postawione. Natomiast idąc dalej w kierunku jakby wstawieni wzdłuż, to już jest teren prywatny, właśnie chcę o tym powiedzieć i tam kupiło przedsiębiorstwo prywatne, które zamierza tam zbudować bloki mieszkalne. Więc to po prostu jakby ten. Natomiast ten sam teren, to, o którym pan radny mówił, to tak jak dotychczas, nie ma tam specjalnych planów na najbliższy czas, będzie po prostu utrzymywane w ramach wszystkich terenów i obiektów zielonych w mieście, tak jak to utrzymuje do tej pory. Dziękuję, jeszcze pani. Oczekiwałam na działanie, taki się doczekałam, a w zakresie jeszcze jednego zapytania dopytam po sesji, bo jestem przeciwnią niepotrzebnej pisemnej. Dostałem odpowiedź dotyczącą tak zwanej naprawy na mieście ulicy Kołotaj. Miałbym gorącą prośbę, by nie stało się to samo co z ulicą Tarczańską, żeby dopilnować, żeby faktycznie wyrównać to już takim standardowym, jakimś dopuszczalną strukturą, żeby nie było tego problemu. Podobnie. Dziękuję. Wysoka Rado, panie prezydencie. Mam dwie sprawy. Chciałem zacząć od pierwszej. Chciałem przypomnieć sprawę omawianą wiele razy, ale do dnia dzisiejszego nie załatwioną Grudziądz. Chodzi o godną 100-tysięcznego miasta odprawę pasażerów przewozów międzynarodowych. Trwa budowa biurowca z dyspozytorem MCK w projekcie modernizacji sieci tramwajowej w Grudziądzu. Naprawiono część ulicy Rapackiego, natomiast w miejscu, gdzie się odbywa odprawa pasażerów przewozów międzynarodowych, jak było przed laty, tak jest nadal i nie widać chęci i starania władz miasta, by naprawić tę wątpliwą wizytówkę naszego miasta, by ułatwić mieszkańcom Grudziądza podróżowanie po Europie. Wielu Grudziądzan jedzie tam do krajów Unii
Europejskiej do prac. Chciałem przypomnieć, że niedawno obchodziliśmy 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i aż wstyd o tym przypominać. Druga sprawa, którą chciałem zająć Wysoką Radę i Pana Prezydenta, to wątpliwa ozdoba w ścisłym centrum Starego Miasta. Odnawiamy ulice i place w obrębie Starówki, chwała nam za to. Ale wygląda to coraz ładniej, ale zapomnieliśmy o kilku kikutach sterczących budowników po demontażu balkonu przy ulicy Kozowiero-Gdyńskiej. Jak to strasznie wygląda. Niby mała rzecz naprawić, czyli odbudować balkon, albo podspawać szkodzące kształtowniki, zarzewiałe, odstraszające, mówiące o braku gospodarzy, nie mówiąc o estetyce. Podobne kwiatki są na ulicy Legionu. Wakacje tuż tuż, turyści tuż tuż, a jak to wygląda? Chciałem powiedzieć, że przed wojną ulica nazywała się Ogrodowa i była wizytówką naszego miasta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Pierwsze pytanie Pana Radnego o sprawę przewozów międzynarodowych. Panie Radny, no, to przewoźnicy decydują, z którego miejsca tak naprawdę startują. Przeważnie są to przewoźnicy jednak prywatni, czy oni startują spod dworca PKP, czy z PKS-u, czy z Placu Stycznia, czy spod McDonalda, no to naprawdę od nich zależy, w zależności jak uzgodnią to oczywiście z odpowiednim organem administracji państwowej. Natomiast co chcę powiedzieć na temat tego tak zwanego w cudzysłowie dworca międzynarodowego. Po pierwsze, to właśnie prezydent Malinowski dokonał tego, że przede wszystkim już ten teren należy do miasta. Do miasta, żeśmy go pozyskali od PKP, stąd też już choćby nie ma problemu, że tam nie jest on sprzątany, bo nie ma gospodarza. Możemy sprzątać, bo jest to nasze. Po drugie, myślimy i o tym również mówiliśmy na spotkaniu z mieszkańcami, ale chyba pan radnego, nie wiem czy był w auli UMK, kiedy prezentowaliśmy pomysł na nową perspektywę unijną. Przed nami kapitalne narzędzie, jak się nazywa, zintegrowane inwestycje terytorialne. W ramach tak zwanych ZIT-ów mamy, jak spojrzymy na oś, jakby na linię demarkacyjną, to mamy dwa programy, z których będziemy zapewne czerpać środki unijne na tak zwany niskoemisyjny transport. Pod pojęciem niskoemisyjnego transportu również kryje się takie pojęcie jak modernizacja przystanków, modernizacja dworców autobusowych, modernizacja tego, całej infrastruktury również związanej z samymi tymi pojazdami niskoemisyjnymi. My w ramach nowych ZIT-ów planujemy wbudowanie nowego dworca podmiejskiego, ale też międzynarodowego przy ulicy Rabackiego. Mniej więcej vis-a-vis Czarni, tam mamy taki plac przed stadionem Olimpii i tam ten plac jest taki niezagospodarowany, tam czasami wesołe miasteczka się postawiają. Na tym placu chcielibyśmy budować kilka peronów, aby również poprosić wszystkich przewoźników, tych prywatnych, tych państwowych, aby z tego dworca docelowo, jako dworca podmiejskiego, międzynarodowego korzystali. To dotyczy również tych wszystkich linii, które są w takim ruchu regionalnym. Na Zgrudziądza wyjeżdżają różni przewoźnicy do Radzenia Chomińskiego, do Nowego, do Grupy. Oni wszyscy no, z różnych miejsc latują. Niektórzy spod Entermarché, z tego marketu, niektórzy spod McDonalda, niektórzy z Placu Stycznia. Chcielibyśmy ten cały ruch, który dzisiaj jest bardzo chaotyczny, nieuporządkowany, uporządkować i w ramach właśnie tych ZIT-ów to zbudować. Ja tylko przypomnę, że również Zarząd Województwa w Strategii Rozwoju Województwa na lata 2020+ wpisał modernizację m.in. dworca kolejowego w Grudziądzu. Grudziądz został wytypowany, aby za środki samorządu województwa wspólnie z PKP wyremontować, czy też zbudować od nowa, ten zburzyć nowy dworzec PKP, aby i natomiast to, co my zgłaszamy i cały czas rozmawiamy w Urzędzie Marszałkowskim, aby ten transport zintegrować z naszą komunikacją. W naszych planach też cały czas marzy nam się przedłużenie linii tramwajowej, która dzisiaj biegnie ulicami Włodka Twardzową, częściowo Królewską, nie do końca do Rapackiego dochodzi, aby właśnie Rapackiego zamknąć
zamknąć pętlą, aby wpuścić linię tramwajową właśnie w części Lapackiego, aby ona łączyła ten dworzec PKP, dworzec PKS i docelowo ten dworzec podmiejski i aby w ramach ZIT-ów, czyli tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, również wprowadzić zintegrowany bilet na usługi komunikacyjne, tak aby to mieszkańcy Grudziądza i miejscowości podmiejskiej wszyscy jeździli na jeden bilet. Dzisiaj wsiadają do tych przewoźników prywatnych, oni nie mogą, dojeżdżają do Grudziądza, muszą zakupić kolejny bilet na komunikację publiczną w Grudziądzu. Więc to, jeżeli chodzi o plany, to na pewno takie plany są. Zresztą jak pan radny doskonale wie, tam również za tym Entermarsze aportem została działka wniesiona do Miejskiego Zakładu Komunikacji. MZK planuje tam wybudowanie swojej zajezdni autobusowej, aby ją przenieść z ulicy Składowej, aby każdego roku nie tracić tych setek tysięcy na dojazdy do przystanku początkowego, a większość linii komunikacyjnych naszych miejskich autobusowych rozpoczyna swoje jazdy właśnie na placu Stycznia. Natomiast jeżeli chodzi o takie kulty, trudno mi tutaj się odnieść, bo ja musiał dokładnie wiedzieć, może pan radnego poproszę o adresy, czy to są w ogóle prywatne kamienice, czy to należą do MPG, no bo takie ogólne hasło kikuty na Kostynierów Gdyńskich to naprawdę mi bardzo mało mówi, żebym mógł zainterweniować, tak? Bardzo bym prosił, ustalimy właściciela, jeżeli to będzie MPG, no to będziemy rozmawiać z zarządem tej spółki, natomiast nie wiem, czy tam też nie wchodzimy z tymi balkonami kwestie związane z konserwatorem zabytków i jakby remontem kapitalnym budynku, bo była obawa, że te balkony po prostu spadną. Zrobię zamontować, bo trzeba konstrukcję budynku przywołać. Nie chciałbym się wypowiadać, wiem, że takie przypadki mieliśmy. Część balkonów gdzieś jest odłożonych historycznych, leży sobie już od kilkunastu lat nawet. To nawet jest kilka, to kilkanaście. Pan Szczepanek znowu, żeby malować, no są też ładne fragmenty w tym budynku. To jak ma zakryć to? W komputerze się da, tych myszka by wyleciało. A tak to naprawdę szpeci. Nie? Niech pan się przyjrzy, naprawdę to szpeci. Chcę podziękować pracownikom Zarządu Dróg Miejskich za moją pełną realizację listy, którą dałem po sesji w zeszłym miesiącu. Mam już nową listę po sesji, się zgłoszę, także proszę nie uciekać z sesji. W szczególności chciałem podziękować za ten fajny chodnik, który powstał od ulicy Bołtucia 5 na osiedlu Rządu do Przekopowni. W Wydziałowie Gospodarki Komunalnych na Środowiska chciałem serdecznie podziękować za remont schodów. Brawo, naprawdę pięknie. I aż serce się raduje, jak się widzi teraz ludzi spacerujących z Rządza właśnie do Przekopowni i tłumy ludzi chodzą, naprawdę tłumy ludzi. To cieszę, że ta inwestycja była naprawdę potrzebna. Natomiast dzisiaj na sesji chciałbym poprosić pana prezydenta, aby mocą swojego urzędu zwrócił się do administratora dworca kolejowego PKP. O tym już kiedyś mówił pan radny Stanisław Szyszka, natomiast chyba nie do końca doprecyzowano, co chodzi, natomiast bardzo bym prosił, aby zwrócić się do tego administratora dworca PKP, naszego głównego, o zamontowanie poręczy przy schodach prowadzących z ulicy Dworcowej do holu dworcowego do środka. Tam, gdzie jest Biedronka i tam, gdzie są kasy. Tam jest 6 stopni i nie ma żadnej poręczy z żadnej strony. I osoby z trudnością z poruszaniem się, które mieszkają w tej dzielnicy lub korzystają z usług PKP, nie mają możliwości wejścia tam, ponieważ mówię, nie ma tam poręczy. Także tu chodziło o tę poręcz, nie do tuneli pod dworcem, tylko właśnie tam wejście do samego budynku dworcowego. Natomiast druga sprawa, pamiętacie państwo, w tej kadencji kilkukrotnie rozmawialiśmy o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Był taki fajny projekt, który się nie udał, jeżeli chodzi o termomodernizację budynków DPS-ów. I jeszcze wcześniej też był taki duży projekt, który też przepadł z jakichś powodów termomodernizacji kilku szkół. On później został zrealizowany inaczej, poprzez współpracę z Urzędem Pracy i część tych szkół została zmodernizowanych. Natomiast wczoraj Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs dedykowany wyłącznie samorządom, miastom, powiatom, gminom na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Nabór tych projektów będzie w lipcu od 7 do 18. Kwota jest ogromna, niebagatelna, 40 milionów złotych, 41 dokładnie do podziału, 10 milionów euro. I wartość projektów od 0,5 miliona do 10 milionów złotych i dofinansowanie do 85%, jeżeli nie ma pomocy publicznej. A jeżeli chodzi o nasze obiekty, to tej pomocy nie będzie, więc
80% dofinansowania. Ja mam prośbę, panie prezydencie, żeby odgrzebać te projekty DPS-ów i projekty szkół, między innymi szkoły na Strzelcinie, może która jeszcze czeka na trwałą modernizację, i wystartować. Wiem, że tam w sumie czasu jest mało do tego lipca, a trzeba by przygotować uchwałę budżetową na czerwiec, więc bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi na to, może udałoby nam się wybrać ten konkurs i skończyć taką modernizację tychże obiektów. Bardzo dziękuję. Do spółki PKP, chyba dworce kolejowe tak się nazywają. PKP to spółka czymś innym zarządza, każda spółka ma swoją kompetencję. Natomiast w kwestii RBO to nie odpowiem w tej chwili, czy będziemy starać się bardzo szybko składać wnioski o termomodernizację. Część dokumentacji na obiekty mamy, natomiast ja muszę powiedzieć, że tych środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej jest bardzo dużo. To RBO, to również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to również nowe RBO, to również nowy ZIT, więc na to jest bardzo duży nacisk w tej chwili. Środków do wykorzystania w najbliższych latach jest bardzo, bardzo dużo. Myśmy zlecili w ostatnich miesiącach audyt naszych wszystkich obiektów użyteczności publicznej, a jest ich w działaniu prawie 250 obiektów, czyli placówki jakieś oświatowe, przedszkolne, edukacyjne, muzeum, teatr i tak dalej. Tych obiektów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I chcielibyśmy spróbować w ramach nowych środków zrobić kompleksową modernizację obiektów. By nie tylko robić tak jak dotychczas, bo to co robimy, nadal możemy realizować, czy też wymianę okien. Natomiast chcielibyśmy przede wszystkim zmodernizować system ciepły poszczególnych placówek. Aby on był bardzo inteligentny, aby działał na warunki pogodowe zewnętrzne. Przykład, który pan radny podał, choćby w szkole, na szkole na Strzelcinie, mamy tam różne segmenty, mamy tam dzisiaj ogrzewane korytarze. Mamy dużą też powierzchnię na dachu, w której teoretycznie możemy zainstalować choćby panele fotowoltaiczne, które będą mogły nam częściowo rekompensować zużycie energii elektrycznej, a na to również jest dofinansowanie. Prowadzimy ze specjalnymi firmami, które tym się zajmują, rozmowy, wspomniałem już długo. Pierwsze takie pilotażowe programy zamierzamy zrobić w kilku szkołach, aby ta cała termomodernizacja, bo jest to bardzo szerokie pojęcie, ona się tylko nie skończyła na wymianie okien i na dociepleniu ścian, aby również ona dotyczyła całego źródła ciepła, jak i też sieci cieplnej, jak i też instalacji, która jest w poszczególnych budynkach. I sądzę, że na pewno za te 2-3 lata wszystkie budynki użyteczności publicznej będą już zmodernizowane, ale również jeżeli chodzi o źródło ciepła. Też modernizacja całego systemu ogrzewczego danej szkoły. To też chyba się w tym konkursie łapie. Bo to jest lipiec, a aby tego typu wniosek złożyć, ja nie wiem, czy tam jest wymagany plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie uchwalony jako podstawowy warunek. Obawiam się, że chyba tak. Nie wiem, czy tam nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Oczywiście się przyglądamy tym i Wydział Nadzorowości Miejskiego pani Wojdyła na pewno już rozpracowuje, co w ramach tej edycji będzie można złożyć. Natomiast jeżeli będą takie wymagane dokumenty, których nie jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca zrobić z przyczyn przede wszystkim czasowych i administracyjnych, to po prostu się nie da. Natomiast zapewniam, że naprawdę środków na tę modernizację pojawia się bardzo, bardzo dużo. Pan radny też wspomniał o tym pierwszym konkursie tam. Myśmy tam nie odpadli, tylko jak gdyby nasze ograniczenie przede wszystkim gazów cieplarnianych, tego CO2, bo to wszystko się przelicza na tony w skali roku, ile się zaoszczędzi w danym, na terenie danej gminy, spowodowało, że myśmy się wtedy znaleźli na liście rezerwowej. Co się okazuje, że po wielu przetargach, po realizacji, myśmy to zrobili w ramach programu z Powiatowym Urzędem Pracy, a Ministerstwo chyba Ochrony Środowiska przysłało nam dokument chyba rok temu, że załapaliśmy się, że z tej rezerwowej możemy wchodzić i realizować te obiekty, gdzie tak naprawdę już większość żeśmy mieli wtedy zrealizowane. A wartość progowa była chyba 10 milionów złotych, więc te obiekty, które nam zostały, nie przekraczały tej wartości 10 milionów. Dziękuję bardzo. Swego czasu, na początku tego roku, po wielu latach starań różnych radnych, po interpelacjach, wnioskach między innymi
radnego Tomaszka Szymańskiego. Uzyskaliśmy informację wraz z pokazaniem pięknych planów dotyczących parkingu przy basenie na ulicy Kalinkowej. Jest maj, końcówka, a tam się nic nie dzieje. Czy była to tylko czcza informacja, czy po prostu tak, żeby nas na chwilę ucieszyć, a dalej nic się nie dzieje. Prosiłbym o informację, kiedy zacznie się ta inwestycja. Prosiłbym o informację na piśmie. Następne pytanie dotyczy postoju taksi i dojścia do bardzo dobrego sklepu PSS-owskiego u zbiegu ulic Chopina i Czarneckiego. I klienci tego sklepu i taksówkarze w dni deszczowe no, brodzą w wodzie, a można by kajakami pływać. To jest następne pytanie, jak można to usprawnić. Następne pytanie tak, kosze na śmieci uliczne, których jest bardzo mało, jak sprawdzane jest to, gdzie te śmieci się podziewają? Czy ktoś sprawdza? Bo ja mam informacje, nie wiem na ile prawdziwe, że po prostu ci, którzy opróżniają te kosze, szukają najbliższego pojemnika i tak te śmieci przenoszą z jednego miejsca na drugie. Następne pytanie. Jak miasto Grudziądz chce wykorzystać w celach promocyjnych osobę kompozytora Piotra Wilhelmiego z Grudziądza? Wczoraj odbył się wykład na ten temat. Jest to kompozytor porównywany przez niektórych do Jana Sebastiana Bacha. Podobnie odkryty, bo tamten przez przypadek po 100 latach, a ten też po jeszcze więcej, bo chyba 40 lat temu dopiero go odkryto, że komponował. I jak tą znamienitą osobę Grudziądz zamierza wykorzystać w celach promocyjnych? Dziękuję bardzo. Ja nie znam, co się dzieje w tej sprawie. Tą sprawę pilotował prezydent Malinowski. Wiem, że spotykał się z OPEC-em. Wiem, że dotyczyła też kwestia zamiany gruntów. Zresztą tutaj na tej sali też mówiliśmy. Tam OPEC miał taki plan, aby z tyłu za basenem zbudować jeszcze większy parking, aby to dokonać. Kwestia była drogi dojazdowej, aby ją wykonać, trzeba się zamienić gruntami z innymi osobami, więc odpowiem pisemnie na jaki jest stan zaawansowania modernizacji tych miejsc. Postój taksi PSS Czarneckiego chodzi tu pewno o kałużę dużą, która się pojawia przy okazji deszczu. To nie jest kałuża, to jest bajor. No to jest, szanowni państwo, to nie tylko jest jakby w tym miejscu miasta, tak? No, przy bardzo obfitych opadach deszczu nasza system kanalizacji deszczowej jest niewydolny. To doskonale o tym wiemy od kilkudziesięciu lat. Robimy różne tego typu, przy okazji każdej ulicy, modernizacji samej kanalizacji deszczowej. Słucham. Przy tego na ulicy Ikara, przy tym nowym roku i w innych miejscach też. O modernizacji, jak na zgłoszenie, tak. I cały czas tutaj jak gdyby, no mylimy te pojęcia, one wynikają z prawa budowlanego. Naprawdę, panie radny, to co mówiłem, jeżeli robimy pełną inwestycję, to przebudujemy wszystko łącznie z podziemiem. Jeżeli robimy modernizację, choćby nawierzchni samej, na wierzchu, która jest ta ścieralna, powiedzmy, asfaltowa, no nie wchodzimy w bok, tak? Każda przebudowa, zresztą to, co państwu mówiłem, zamierzamy państwu przedstawić wykaz ulic i też potrzeb, które należy w mieście zmodernizować i też w jakim zakresie. I też ten dokument już powstaje, jest prawie gotowy. Tam też na początku... Ja poczekam, aż panowie sobie porozmawiacie, a wtedy dokończę wypowiedź. Bo... Tam też na samym początku damy przykłady, ile kosztują modernizacje ulic. Te z pełną przebudową wszystkiego, co jest pod ziemią i z tym, co jest obok. Przy czym, panie radny, problem nie jest jak gdyby w modernizacji kanalizacji deszczowej w danej ulicy. Bo ta woda deszczowa, ta roztopowa musi dalej gdzieś spłynąć. Ona docelowo płynie do Wisły. I jest kwestia całego szkieletu, który jest w mieście, aby go połączyć. Problem jest taki, że tak naprawdę
on nie jest dobrze zinwentaryzowany. Kiedyś pojawił się wielokrotnie pomysł, który później przez niektóre media był wyśmiewany, jakby zmiana jego intencja zupełnie, tak zwanego podatku od deszczu. Pojawiało się coś takiego w mediach. Dzisiaj bardzo wiele miast w Polsce już dzisiaj tego typu podatek od wód opadowych i roztopowych wprowadziło, aby finansować budowę i modernizację właśnie kanalizacji deszczowej. To, co nam się udaje czasami robić, ostatnio, chyba dwa lata temu, było właśnie połączenie, jakbyśmy dalej z tego skrzyżowania poszli, co nad torem, tam na wysokości byłych zakładów tytoniowych połączenie kanalizacji deszczowej właśnie z Chełmińską. Bo podobne problemy dużych kałuż przy intensywnych opadach deszczu mamy na Chełmińskiej, na wysokości Orlenu. Po prostu mamy niewydolną sieć kanalizacyjną, natomiast to wymaga jeszcze wielu lat. To wymaga wielu lat. Dlatego nie da się tak po prostu zrobić, czy coś odetkać i przepchać. Proces jest długotrwały. Zadanie to powierzyliśmy Zarządowi Dróg Miejskich. Mają nowego inżyniera od chyba dwóch lat, który przede wszystkim inwentaryzuje to, co jest. Bo w mieście nie było inwentaryzacji kanalizacji deszczowej. Tak naprawdę nie wiemy. Miejskie wodociągi tam, gdzie mają taką kamerę, która może jeździć sobie w tych kanałach, też mamy z tego poszczególne informacje, w jakim stanie ta kanalizacja deszczowa się w mieście znajduje. Natomiast no, problem, który pan radny zgłosił, tamtej kałuży jest znany, natomiast niestety on musi poczekać na kompleksowe jeszcze uporządkowanie i tego typu wiele innych podobnych miejsc w mieście. Kosze na śmieci, bardzo proszę dyrektora Murgałę, aby udzielił informacji. Natomiast jeżeli chodzi o Piotra Wilhelmiego, to ja pozwólcie państwo, oddam głos panu prezydentowi Szczecińskiemu, który ma znacznie lepsze muzyczne wykształcenie od mojego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, niestety no, my nie jesteśmy detektywami, żeby śledzić śmieciarkę i całą dobę zanim jeździ, bo często te śmieci są wyłożone przed godzinami rozpoczęcia naszej pracy, bądź późnym wieczorem. A takie sygnały do nas nie docierały, że są podrzucane gdzieś. Jeżeli ktoś ma dowody, to proszę dostarczyć do nas, to wtedy wykonawca przeżymy karą. Tak się też mówi. Jego twórczość została poznana dość niedawno, tak? W 1975 roku, aczkolwiek żył na przełomie XIV-XV wieku. Myślę, że zainteresujemy na przykład panią Olę Drozdecką, żeby przygotowała może kilka utworów. Wiem, że jest zainteresowana wyszukiwaniem takich perełek, a pan Piotr Grudzian zatworzył łacińskie pieśni, motety, więc myślę, że to wpisywało się w to, co robi z zespołem G Singers, więc myślę, że zainteresujemy ją tym tematem. Dziękuję. Pytanie może pierwsze podziękuję panu Robertowi Malinowskiemu. Otrzymałem pismo i zapewnienie, że zostaną do końca miesiąca zamontowane ławki przy ulicy Cmentarnej. Też się tak stało. Zostały zamontowane dwie na odległości od ulicy Halera do wjazdu na stadion żużlowy Getterzytu. No szkoda, że tylko dwie, potrzeby są o wiele większe, no ale dobre i to. No i też chciałbym podziękować tutaj Dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich za zwiększenie miejsc parkingowych przy ulicy Kasprzyckiego, co po części rozwiązało też problem parkowania. No i przejdę do pytania. Moje pytanie też, może zapytanie. Co można by było zrobić z oznaczeniem wiaduktu od strony Chełmińskiej z mostu w kierunku ulicy Parkowej? Tam często gabaryty blokują, po prostu wjeżdżają, zahaczając u góry o ten wiadukt. Co może w przyszłości doprowadzić do zamknięcia tego wiaduktu? To jest z mostu jadąc w kierunku ulicy Łąkowej. I ostatnio też było miejsce, bodajże po dwóch tygodni temu, jak koparka właśnie też tam na nisko pod poziomie wjechała, zahaczając właśnie o wiadukt. Zostało to zaklinowane. To dosyć często się tam zdarza. Jakby była możliwość oznakowania tego, no ja rozumiem, że to jest wina nieprzestrzegania przepisów przez tylko i wyłącznie kierowcę, nie, czy ja więcej. No ale może to bardziej byłoby czytelne, wjeżdżając pod ten wiadukt. Osób przejeżdżających przez miesiąca. Mieliśmy na to przypadek, nie wiem czy ta koparka akurat, ale obcokrajowca bodajże chyba z Ukrainy bądź z Białorusi, który jechał z koparką gdzieś przewozi, nie wiem czy na bój, która miała prawie chyba 8 metrów od krawędzi, więc dla informacji trakcja tramwajowa choćby jest na wysokości około 5 metrów zawieszona, więc gdyby wjechał tutaj na przykład w ulicę Włodka, no to by nam zdarł w ogóle trakcję. Tramwajową na szczęście szybki sygnał innych kierowców
poprzez CB radio i telefon do inspekcji transportu drogowego spowodował, że ten przewoźnik został zatrzymany i gdzieś przestawiony na jakiś plac składowania. Pan dyrektor Mudgała, co w kwestii tego wiaduktu? Pionową, ona jest normatywna dla tej klasy drogi, więc się tego nie oznakowuje. No jeżeli ktoś jedzie ponad skrajnie drogi, no to powinien mieć zgodę na taki przejazd z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc jedzie nielegalnie. No nie mamy takiej możliwości oznakowania coś, co jest zgodnie z przepisami wyznaczone, no dodatkowo stosować oznakowanie, że wysokość 4,50. Aczkolwiek zdarzają się no przypadki, jak wspomniałem, no, nie wiem, no nie przystosowane kierowcy, no, żeby ten słynny z obwodnicy trójmiejskiej, tak, gdzie też właśnie jechał pan z koparką, tak, i cały wiaduk musiał ulec to zebraniu i zbudowaniu od nowa i mieliśmy utrudnienia na obwodnicy trójmiejskiej tuż przed Euro, no prawie rocznie. Dziękuję za pytania. Pierwsze moje pytanie dotyczy obiektów podatnej Milicji Obywatelskiej czy Policji na ulicy Armii Krajowej. Wiadomo, jest to teren prywatny, ale od pewnego czasu tam jest też ogłoszenie o sprzedaży. Czy miasto byłoby zainteresowane nabyciem tych nieruchomości w tym zakresie? Bo mówię, to już jest też i one niszczeją, one też grożą jakimś tam zawaleniem. To jest też, powiedzmy, część miasta, gdzie... Tak, zabytkowe, tak? A część miasta, która ma, powiedzmy, też jest jakaś wizytówka, to jest tam są piękne stare kamienice na ulicy Armii Krajowej, a tutaj ta końcówka tak, no troszeczkę tak odbiega od całej tej, powiedzmy, kompozycji tej ulicy. Drugie moje pytanie to zgłaszali mieszkańcy regionu 74-80. W zeszłym roku był tam remont parkingu, dokonywała tego do remontu wspólnota mieszkaniowa, z tego co ustaliłem. W związku z tym, że jakość drogi się bardzo polepszyła, mieszkańcy mi teraz zgłaszają inny problem, ponieważ przez wjazd pomiędzy bramę regionu 74-80 dalej na Nowe Tarpno nie jest dostosowana szybkość. Tam jest też część drogi, która nie jest wyremontowana dalej tam przed Nowym Tarpnem i jest zakręt. Dużo samochodów jeździ, jest tam dużo dzieci, no i może dojść do jakiegoś wypadku. Rozwiązania różne, panie prezydencie, czy ewentualnie jakieś spowalniacze, czy lepsze znaki drogowe, które by ograniczały prędkość. Mówię, no trudno mi to określić, ale mówię, no nie jestem w stanie stwierdzić na tym etapie, czyja to jest własność dalsza, bo na pewno część jest wspólnoty, tak? Czyli na wspólnotę nie możemy wejść, ale za terenem wspólnoty na wysokości, powiedzmy, straży miejskiej, tylko mówię, ta droga, która łączy dalej ze Stachury, tam jest taka droga, że coś możemy zrobić, żeby spowalnić, bo nawet jak się zakręca, mieszkańcy przechodzą, no to nikt tego samochodu nie zobaczy, a prędkość często nie jest dostosowana. Dziękuję bardzo. Policja Krajowej, to oczywiście samorząd może kupować tego typu obiekty, tylko pytanie zawsze kolejne, z czego to sfinansować, tak, wolnych środków. My bardzo wiele mamy pomysłów na odkupienie nieruchomości, które są w złym stanie technicznym, z obiektów i sądzę, że jeżeli będziemy mieli wolne środki, to w pierwszej kolejności musimy się, czy będziemy się skupiać na odkupieniu spichlerzy, które są w rękach prywatnych, a które są wystawione na sprzedaż. W drugiej kolejności tutaj wielokrotnie mówiliśmy o młynie, który znajduje się na alejach 23 stycznia. Tym młynie w okolicy zakładu energetycznego, który też jest na sprzedaż. A myślę, że gdzieś w dalszej kolejności, jeżeli w ogóle jakiekolwiek środki będą, będzie można pomyśleć o tego typu rozwiązaniach. Przy czym sądzę, że na chwilę obecną no, jest to mało prawdopodobne, abyśmy odkupili te obiekty od właściciela w Urzędzie Armii Krajowej. Jeżeli chodzi o legendę 74-80, ja obawiam się, że to raczej nie jest pas drogowy, nie jest to w zarządzie dróg miejskich, czy jest. Nie jest, no dokładnie tak mówię, tam do tego osiedla Nowe Tarpno dojazd jest tutaj od drugiej strony, tam została zbudowana droga Kruszelnickiego, dobrze mówię? Od Kruszelnickiego mamy dojazd, normalny do osiedla, stąd też tam był taka proteza, taki tymczasowy dojazd dla pierwszych chyba dwóch bloków i on tak szczerze mówiąc był tam pod bramą, pod blokiem. Znaczy jest pod blokiem, panie prezydencie, ale jest dalej przejazd i tam jest właśnie... Nowy... No tak, ale dalej nie jest to formalnie żadna ulica. No nie jest. Nie jest to formalna ulica, jest to po prostu przejazd przez nieruchomość. Ja tak, nie wiem, czy prywatną, czy wspólnoty, czy MPGN-u. Natomiast na pewno nie jest to pas drogowy i nie podlega to ustawie o
o drogach publicznych, czyli pod jurysdykcją Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Sprawdzimy to, poniedziałek poinformujemy ustnie pewno. Będę cieszy. Ja poproszę, nie wiem, czy jest pan naczelnik Witkowski na sali. Chyba jest, że to sprawdzi, aby taką informację przedstawił i poinformujemy do pewnego. Dziękuję bardzo. Dosyć istotnych z poprawy bezpieczeństwa mieszkańcy ulicy Księcia Witolda prosili mnie o to, aby rozpatrzyć możliwość przejścia dla pieszych z ulicy Księcia Witolda na ulicę Jagiełły w końcówce wyjazdu z Księcia Witolda. Wiemy, że tam teraz jest przesunięty przystanek, tam dosyć dużo dzieci przechodzi, to muszą się wracać na drugi koniec ulicy Początku, bo jest przejście tylko tam. Nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o oznakowanie skrzyżowania z nowo zbudowaną ścieżką rowerową, ale myślę, że tutaj ta ścieżka jeszcze nie jest dokończona. Mówię tutaj przez ulicę 18 Pułku Ułanów Pomorskich przechodzi ta ścieżka, więc myślę, że już by należało pomyśleć o oznakowaniu, ponieważ ktoś będzie rowerem jechał, a ulica dosyć Ułanów do Nowej Wsi jest dosyć ruchliwa. Następna sprawa jest ulica Badareckiego. Mieszkańcy mnie tam mówili odnośnie od torów, do torów kolejowych. Po prawej stronie wiemy, że są drzewa i tam niektóre mają suche gałęzie, niektóre dwa czy trzy drzewa stoją zupełnie suche, żeby należało przy tej ulicy Badareckiego usunąć te drzewa. Następna sprawa to jest, jeżeli chodzi o ulicę Garnizonową. Na pewnym etapie ulicy Garnizonowej jest zwężenie jezdni i należałoby to oznakować, kto ma pierwszeństwo z przejazdu. Wiadomo, że znak należało postawić. Tam mieszkańcy sygnalizowali. Jeżeli chodzi o dalej o ulicę również Garnizonową. Tam był chodnik robiony i krawężnik oddzielający jezdnię jest dosyć wysoki, natomiast wylanie asfaltu zupełnie przy krawężniku no jest dosyć duża szerokość, której nie ma w ogóle i tam woda zalewa i tak dalej. Także prosiłbym o uzupełnienie po prawej stronie chodnika ulicy Garnizonowej, jak jest krawężnik i jest jezdnia. Tam powstała po prostu niedolewka jest taka, która no, zgromadzi wodę i po co ma pan odbierać. Dalej mam pytanie, jeżeli chodzi o, jak kiedyś pytałem, o z ulicy Mieszka Pierwszego po dawnej pulmologii pomieszczenie. 2 maja ubiegłego roku się tam wszystko wyprowadziło, tam jest teren pusty. Co z tym terenem, czy już się ktoś znalazł po prostu na to, żeby zagospodarzyć, ja nawet sugerowałem o tym, żeby tam naprawdę z prawdziwego zdarzenia by się nadawał dom dla spokojnej starości ludzi. Tam wszystko są pod, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych i tak dalej wewnątrz. Myślę, że tutaj miasto powinno już w końcu pomyśleć o tym, bo jeżeli coś stoi, to i nieużywane, to i dewastuje. Następna sprawa, o której ja również mówiłem i dostałem odpowiedź 16 grudnia 2013 roku. Chodziło mnie o wartość świadczeń niezapłaconych przez NFZ od 2010 roku do 2012. Tam ta zaległość wynosiła przez NFZ w stosunku do naszego szpitala około 62 miliony złotych. Jaki jest teraz, wliczając 2013 rok i czy NFZ spłaca dobrowolnie, czy w drodze sądowej, ile spłacono naszemu szpitalowi, skoro podobno NFZ jest dla naszego szpitala bardzo przyjazny. Dziękuję bardzo. Podobnych krawężników znam indywidualnie, z Zarządem Dróg Miejskich się kontaktować. Pani dyrektor Ozarczyk wielokrotnie prosiła, naprawdę szybciej niż czekać, jak mieszkańcy mają jakiś problem, zadzwonić, zgłosić, może do sesji będzie już wykonane, a nie czekać cały miesiąc, żeby powiedzieć, że 2 gałęzie gdzieś są suche przy ulicy Podlewskiego, tak? Ja postaram się po kolei teraz na wszystkie pana pytania odpowiedzieć, tak? Teraz pani radny, no. Gadamy.
Ścieżka rowerowa oczywiście no, będzie uzupełnione przy zakończeniu inwestycji w znaki zarówno te pionowe, jak i te poziome. Tak? Tam jeszcze nie jest to dane do użytkowania, aczkolwiek już całkiem ładnie wygląda, bo tam fajnie spacerować, zwłaszcza wzdłuż dzieła rowerowego. Ulica Księcia Witolda, przejście dla pieszych, zarząd dróg miejskich się zanotował. Zaproponuję to na Komisję Bezpieczeństwa Drogowego. Rozpatrzę i panu radnemu proszę, bo to będzie zmiana organizacji ruchu, informację pisemną już po z kolei, już po tej komisji, panie radny, więc to ja może potrwać. Te 2-3 drzewa na Padalewskiego to myślę, że też pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej zanotowali i też udzielą informacji ustnej, myślę, co tam z tymi drzewami. I to samo z ZDM w kwestii garnizonowej. Bardzo proszę zobaczyć, czy tam się da założyć na tym zwężeniu po prostu znaki tematyczne, że przyjazda szkoły. Osobiście uważam, że tam nie ma wielkiego ruchu, więc czy tam stawiać, wydatkować, nie wiem, parę tysięcy złotych, żeby już tam z takiej bardzo mały ruch tej garnizonowej, bo ona no, tak naprawdę no, jest tutaj wpada na końcu tym łukiem do Zewiszy Czarnego. Dalej mamy Mieszka pierwszego, pulmonologia. I w pierwszym, jesteśmy przed drugim przetargiem, panie? Trzeci przetarg jest na W czerwcu będzie ogłoszony trzeci przetarg na zbycie tej całej nieruchomości. Zapewniam pana, że nie ma tam żadnej dewastacji. Obiekt jest pilnowany, obiekt jest w zimę był ogrzewany, więc tam nie ma takich rzeczy, że coś w środku ulegnie degradacji. Natomiast pani naczelnik Przybylska, bardzo proszę, aby udzieliła informacji pisemnej panu radnemu odnośnie tego zadłużenia czy zobowiązania NFZ-u do szpitala w Grudziądzu. Stan obecny jaki jest po pół roku. Natomiast nie do końca bym się zgodził ze stwierdzeniem, że ten NFZ jest przyjazny naszemu szpitalowi. Myślę, że odwrotnie trochę. A dyrektora Nowaka, że NFZ jest przychylny w stosunku do naszego szpitala, a tyle zadłużenia NFZ nie potrafi się wywiązać. I dlatego przytoczyłem ten przykład. Niezależnie od tego, że wyczerpującą odpowiedź otrzymałem do 2012 roku i tutaj się ze wszystko tego. Natomiast w 2013 na pewno powstały zadłużenia, bo wtedy mówimy, ile zadłużeń ma szpital, 322 miliony, to wszyscy wiedzą, nawet mieszkańcy, ale a niezapłacone sprawy się toczą, że to w naszej kochanej ojczyźnie, w państwie prawa, tak, żeby Narodowy Fundusz, który ma zabezpieczyć i konstytucja o tym wszystkim mówi, dostęp do służby zdrowia, a się tego nie robi. I sprawy bulwersujące idą nawet do sądu i tak dalej. To jest niepojęte. My wszyscy uważamy na to, że to jest niewłaściwa gospodarka, jeżeli chodzi o NFZ i potraktowanie pacjentów. To dobrze bywa, tak? Chociaż naprawdę gdzieś po środku leży. Mamy przykład kas chorych w Niemczech, gdzie mamy w ostatnich miesiącach wielkie afery właśnie z wyłudzeniem przez placówki służby zdrowia od kas chorych, tak? Wielkich środków niesłusznie wypłacanych, więc to tak nie jest do końca chyba wszystko takie czarno-białe, jak to nam się czasami wydaje. Dziękuję bardzo. Pani Jadna, pani jest. Jeżeli dobrze pamiętam, to w styczniu po prostu pytałam się o parking przy ulicy Cmentarnej. Właściwie do tej pory odpowiedź została właściwie taką niezobowiązującą, a szczerze mówiąc to jest tak, miasto duże, cmentarz komunalny, wiadomo jeszcze jaki. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, przechodząc po tego cmentarza, jak patrzę, jak te samochody po jednej i po drugiej stronie lawirują, przepraszam za słowo, ale szukają tego miejsca, żeby gdzieś zaparkować. Już nie mówię o opadach, czy o jakichś tam opadach, czy w zimę. I szczerze mówiąc, jest to jakby wizytówka miasta. Oczywiście jest jakiś parking dostępny, przyzwoity, żeby po prostu każdy mógł ten samochód postawić i dalej po prostu sobie skorzystać. No i oczywiście opuszczaj następny sytuację. Także uważam, że parking przy cmentarzu mimo wszystko powinien być. Także myślę, że to jest naprawdę do rozważenia i do załatwienia. Ja bym chciała być tak szczęśliwa jak radny Michał Czepek, że co po prostu powie, to ma załatwione. Nie mamy wszyscy takiego szczęścia. Ale gratuluję radnemu.
gratuluję radnemu, że potrafił to załatwić. Kolejka na sprawę, po prostu, czy miasto rozważa... Ale proszę bardzo. Jesteśmy w połowie roku, ja chciałabym się zapytać, czy miasto rozważa powrotu do biletów bezpłatnych dla wieku 65 lat. Dlaczego to mówię? Ponieważ teraz na dniach w czerwcu będzie oddane już następne dwa oddziały i właściwie kończąca się budowa szpitala. I wiadomo, ile tam osób przebywa, ile się przemieszcza autobusami. A jakie osoby jeżdżą, to też nie muszę tłumaczyć, bo wiadomo, są to osoby starsze, są to osoby z dziećmi, gdzie te osoby muszą oczywiście kupować non-stop bilety. I uważam, że powinniśmy troszeczkę wzorem innych miast, po prostu najbliższe miasto Bydgoszcz powróciło do po prostu takiego pierwotnego, po prostu kwoty pierwotnej biletu 65 wieku. I myślę, że miasto na tyle byłoby stać, na tyle by po prostu można było tym mieszkańcom pomóc, żeby to wprowadzić. Ale mówię, jesteśmy w połowie roku i można było to by przyjąć do budżetu. Mieszkańcy ulicy Kurpiowskiej zwrócili się do mnie z prośbą, po prostu oni tam mieli postawiony znak zakazu wjazdu. Znak ten zginął i jest cała rozjeżdżone pobocze. I prosiliby, żeby im tam znowu pomóc, bo rzeczywiście tam nie mogą się przemieszczać. Kolejną sprawę mam, ja tu wstępnie już rozmawiałam z dyrektorem zarządu dróg, ale chciałam po prostu to powiedzieć od tutaj na sali, może będę miała prędzej to załatwione. Po prostu przepraszam, ale chciałam prosić o barierki przy ulicy Mikołaja Zryńska na po prostu vis-a-vis ulicy Kadłubka. Tam jest po prostu, przebiegają dzieci, przechodzą starsze osoby, nie tylko zresztą starsze osoby, mieszkańcy. I po prostu tam jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ ulica Mikołaja Zryńska Warińskiego stała się ulicą bardzo ruchliwą i tak naprawdę te barierki, myślę, że troszeczkę by jakby zahamowały te przejście na drugą stronę. Także no, troszeczkę mam dużo, ale bardzo bym prosiła również o załatwienie niektórych spraw. Dziękuję. Panie wiceparkowo, będzie powstało nowe miejsce parkingowe, natomiast od strony trasy średnicowej powstał nowy parking. Również przylegający do samego cmentarza tego, który tam jest, należy do parafii świętego Mikołaja. W ciągu ulicy, no nie, ci, którzy mają w tamtej części grodu, no to korzystają z tego parkingu, tak, tutaj na końcu. Natomiast tutaj jakby nie przewidujemy, myśmy tam częściowo usypali, jakby częściowo też współpracę z parafią świętego Mikołaja i samopobocze. Natomiast tam budowa pani radna mówi o nowym parkingu, tak szczerze mówiąc, to gdzie by go wybudować, muszę u nas być. No ale to po której stronie, bo po tej, gdzie mamy płot, no samochody parkują, więc tam nic nie ograniczam. No nie jest on może utwardzony idealnie, natomiast no można parkować. Po drugie, no mamy te stragany, które tam zostały zbudowane i mamy park. Zresztą zabytkowy, więc by trzeba było wyciąć po prostu drzewa, żeby zbudować parking dla osób, które do tego cmentarza tam jakby odwiedzają swoich bliskich. Jeżeli chodzi o bilety, no ja rozumiem, że ciężko w tej chwili o tym mówić, zwłaszcza włodarzom miast, w roku wyborczym zwłaszcza, stąd też jakby powód, dlaczego w Bydgoszczy nie podniesiono wieku do lat 70. Ostatnio mieliśmy w Grudziądzu Krajowy Zjazd Komunikacji Publicznej i wręcz były wnioski tutaj ze strony Izby i ze strony samorządowców niektórych, aby w ogóle ograniczyć całkowicie przejazdy bezpłatne w komunikacji publicznej z uwagi na to, że nikt za te utracone dochody nigdy nie zwraca. W rządu jest to 67, tak już mamy. Stopniowo kroczymy do tego wieku 70 lat. Natomiast tych miast, które pani radna wymieniła, to rzeczywiście w Bydgoszczy tak jest. Chyba jeszcze wiem, Wrocławia, natomiast ja spotykam się z prezydentami tych miast i też chcieliby to zmienić, natomiast poczekają pewnie na przyszłą kadencję, aby to zmienić. To bym w tej chwili chyba już dokonał zmiany i podniósł na 70 lat, albo się przymierzył. Tego typu wiek jest tylko i wyłącznie w naszym województwie, w Polsce. Kiedyś chyba Leszno jeszcze miało, to było 5 miast w Polsce, które miały wiek 65 lat.
Większość miast w Polsce, prawie 80, ma wiek 70 lat. Kilka miast ma 75, a dwa miasta mają w ogóle bez, jakby nie ma w ogóle tej ulgi dla osób, czyli każda musi płacić. Powiem też, że no w tej chwili no powoli, stopniowo też będziemy, no, przepisy w Polsce spowodowały zmiany w parlamentu, że będziemy pracować do 67 lat. Trudno byłoby mieć ulgę w komunikacji miejskiej od 65, jeżeli choćby pracujemy, czy będziemy pracować do 67. Ja to oczywiście rozumiem, tak? No wszystko, co jest bezpłatne, no to jest fajne. Natomiast niekoniecznie, bo w tej chwili miasto Tallinn albo Riga, które wprowadziły w ogóle bezpłatne przejazdy, Tallinn, przejazdy komunikacji miejskiej, w tej chwili pyta się za głowę, bo zupełnie cel, który przyświęcał na początku, aby więcej ludzi do Tallina się sprowadziło, aby więcej ludzi się rejestrowało, płaciło podatki w samej stolicy, nie uzyskali żadnych tak naprawdę realnych wzrostów tych potoków pasażerów. Przybyło im pasażerów, gdzie wszyscy byli bezpłatni, zaledwie około 1,2%. Więc tyle jakby spowodowało, że wszyscy bezpłatnie mogli jeździć. Ulica Kutbioska, pan dyrektor Murgała zanotował, co się stało ze znakiem i go myślę, że trzeba przywrócić ten znak na swoje miejsce. Natomiast barierki vis-a-vis ulicy Kadłubka w ciągu ulicy Mikołaja Zryńska, ten temat po wielokrotnie się już przejawiał. To znaczy, bardzo proszę o udzielenie informacji. Czwartek na protokół jeszcze nie dostałem, ale myślę, że to pozytywnie zostało zawarte. Może mieszkańcy, że w obrębie tej ulicy, której wjazd jest od ulicy Dębowej, rośnie drzewo, wysoka akacja, gruba dosyć, i ona ogranicza bardzo, to znaczy dwa drzewa, z czego jedno jest, rośnie, wyrasta z ulicy. Podobno mieszkańcy twierdzą, że plany geodezyjne tak dowodzą tego. Więc chciałabym zapytać, czy jest możliwość usunięcia tego drzewa, ponieważ jest ograniczona możliwość wjazdu pojazdów wielogabarytowych. Ulica Czereśniowa, nie wiem, czy ona jest nasza. Ona podobno Wiśniowa nie jest nasza, a Czereśniowa to musimy sprawdzić, tak? Do kogo należy, czy do wspólnoty domów jednorodzinnych, czy do samorządu. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest tak, że to w skrajni drogowej przeszkadza to drzewo, to zarządca drogi będzie musiał wystąpić z wnioskiem o usunięcie z przyczyn właśnie bezpieczeństwa. Dziękuję panu Wasenem. Wasen wiadomo koriguje z Rybończy. I prawdopodobnie, o ile nie wiadomo, Nieska ta głęboka nie będzie w tym roku zrobiona. Czy to jest prawdą i dlaczego nie będzie zrobiona, co jest przyczyną? Dziękuję. Inwestycja, nie inwestycja właściwie, remont Niecki jest prowadzony i na razie nic nie wiadomo, żeby nie było to zakończone w tym roku. Kiedy? Bo okres się zbliża teraz. Nie znam umowy, bo tutaj zamawiającym jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku bezpośrednio. Także dokładne dane z umowy to musiałbym się od nich dowiedzieć. To oczywiście sądzimy. Chyba, że Klub Polski, do którego się sobie również zapisałem, to może spróbujemy tam, tak? Pana radnego też. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę panią wiceprzewodniczącą Sokołowską, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja chciałam zwrócić się z takim zapytaniem w imieniu użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych w okolicy Żądza. Dzisiaj, żeby dotrzeć na ogrody, najbliższym przystankiem autobusowym jest ten, który jest na ulicy Szosa Torońska. W związku z tym, że budujemy węzeł Konstytucji 3 maja i ten zjazd, jest takie pytanie, czy w przyszłości przewiduje się gdzieś tam w pobliżu zatoczkę? Jeżeli chodzi o węzeł Konstytucji 3 maja, to już jest wybudowany, tam żadnych zatoczek nie przewidujemy. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Konstytucji 3 maja, to oczywiście w pobliżu Dębowego Wzgórza są przewidziane zatoki i tam również przewidujemy docelowo najprawdopodobniej też zmianę przebiegu
linii autobusowej nr 21 po wybudowaniu, która jeździ do Mniszka, tyle razy tak, 21 do szpitala, w drugą stronę, która dojeżdża do osiedla Żąsta, zabija i wraca z powrotem do Jabłograla, więc ona najprawdopodobniej po oddaniu ulicy Polskiej 3 maja będzie jechać na wprost, co oszczędzi tych kilka kilometrów, dzięki czemu ci właśnie działkowcy na pewno będą mieć znacznie bliżej do swoich obiadów działkowych. Dziękuję Panie Prezydencie. Jeżeli nie ma żadnych pytań, wolnych głosów, przejdziemy do następnego punktu porządku obrad. Wysoka Rado, zamykam 48. sesję Rady Miejskiej w Grudziądzach.